Dnia Miejskiego. Witam panu burmistrzu, witam panią skarbnik. Ale to też jest skarbnik. Witam, przepraszam, pana Arkadiusza Kąsa. Witamy również pana Arkadiusza. Proszę państwa, materiały przedsesyjne wszyscy państwo dostaliście. Więc chciałbym, żebyśmy zaczęli od omówienia programu dzisiejszej naszej posiedzenia naszej komisji. Standardowo zrealizujemy w pierwszej części przegląd projektów uchwał, które będziemy rozpatrywali na najbliższej sesji. Następnie w punkcie kolejnym chciałbym, żebyśmy krótko i sprawnie podyskutowali nad zagadnieniami, które będą przedmiotem naszych, że tak powiem, pozaprogramowych, poza wynikających z programu sesji działań jako Komisji Mienia Miejskiego w tym roku. Mam kilka sugestii, chciałbym, żebyście państwo się ewentualnie ustosunkowali do tego i ewentualnie przedstawili swoje własne wizje, tak żebyśmy mogli na następną komisję lutową już sformułować program pracy naszej komisji. Punkt trzeci to kwestie różne. Jednocześnie pragnę państwa poinformować, że w dniu wczorajszym odebrałem zestaw dokumentów dotyczących inicjatywy związanej z nadaniem rondu u zbiegu ulic Unii Europejskiej Olsztyńskiej, Placu Grunwaldzkiego i 1 Maja nazwy ronda rotmistrza Pileckiego. W skład tych dokumentów weszło oświadczenie pana Krzysztofa Fiderowicza, który poinformował, iż w związku z tym zapisy statutu naszego wyraźnie wskazują, iż prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje czy to burmistrzom, czy to klubowi radnych, czy to radnym minimum trzem, bądź też mieszkańcom w sytuacji, kiedy inicjatywa uchwałodawcza ma wsparcie przynajmniej 200 podpisów. W tym kontekście pan Krzysztof poinformował nas, że wniosek, który pierwotnie został złożony wraz z projektem uchwały nadającej przedmiotowemu rondu imię rotmistrza Witolda Pileckiego, a sygnowany był przez Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej Patriotycznej Grzycko 2016. W związku z tym staje się jakby nieaktualny, a cała inicjatywa uchwałodawcza staje się inicjatywą mieszkańca, pana Krzysztofa Fiedorowicza, co w tym momencie oznaczałoby spełnienie wymogów wynikających z zapisów statutu, a więc nie grupa formalna, mniej lub bardziej, tylko inicjatywa uchwałodawcza obywatela wsparta załączonymi podpisami 48, o ile dobrze pamiętam, kart ponumerowanych, a w nich, z tego co tak policzyłem, 459 podpisów. Projekt uchwały, który został załączony, w mojej ocenie jednak, może jak powiedzmy, niestety pozostał po staremu, o tak. A więc z projektu uchwały wynika, iż jego wnioskodawcą jest w dalszym ciągu Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej Patriotycznej Giżycko 2016 w składzie 3-osobowym, co wynika nie tylko i wyłącznie z podpisów, ale również z paragrafu drugiego przedmiotowej treści uchwały. Ponieważ nie mi jest oceniać, co jest w tym momencie zgodne z prawem, czy też nie, podjąłem decyzję o przekazaniu załączonych czy całego kompletu dokumentów do
na ręce, czy przekazanie na ręce pana burmistrza z prośbą o przygotowanie opinii formalno-prawnej, jeżeli chodzi o samą treść projektu uchwały, no bo projekt, który tutaj mamy, nie został zaopiniowany przez radcę prawnego urzędu i jednocześnie z prośbą o weryfikację załączonej listy podpisów. No bo musimy wiedzieć, że na pewno tam jest minimum 200 podpisów mieszkańców Giżycka. Prawdopodobieństwo tego jest duże, aczkolwiek skala błędnych wpisów, które, no tak powiedzmy sobie szczerze, wczoraj przy nocnej analizie przeprowadziłem, jest na mój gust również wyjątkowo duża, bo oscyluje w okolicach 20%, a więc co piąty wpis jest nieuprawniony, bo albo wynika to z faktu, iż osoba nie zamieszkuje Giżycko, albo są braki bądź błędy w PESEL-u. Nie miałem, powiem szczerze, czasu i siły, żeby jeszcze bawić się w sprawdzanie, czy każda ulica, która podana jest przy kodzie 11500, to jest ulica położona akurat w granicach administracyjnych miasta Giżycka, co jest notorycznym zjawiskiem, jeżeli chodzi o miejscowości Gajewo, Witasy, w Bystrym akurat nie ma ulic, ale jeżeli chodzi o Gajewo i Wilkasy, to po prostu niestety mamy do czynienia z takimi sytuacjami, jak choćby ulica Przemysłowa 11500 Giżycko, ulica Przemysłowa ileś tam. Mamy świadomość tego, że ulica Przemysłowa w Giżycku jest, natomiast tam nie ma budynków mieszkalnych. To tak co na szybko przychodzi do głowy. Więc taką podjąłem decyzję, stosowne pismo dzisiaj podpisałem z prośbą o przygotowanie przez służby podległe panu burmistrzowi z jednej strony właśnie tej opinii formalno-prawnej co do poprawności samej uchwały, jak i również co do weryfikacji przedłożonej listy poparcia, no bo mówię, nie dysponujemy jako radni również narzędziami, które pozwoliły nam w sposób miarodajny tej rzeczy dokonać. No i we wstępie tyle. Czy do programu komisji macie Państwo w związku z tym jakieś uwagi, pytania? Ja mam. Proszę. Skoro wspomniałem już Pana projekt dotyczący nadania rondu nazwy, spełnia warunki praw formalne Statutu Miejskiego, dlaczego nie znalazł się wśród harmonogramu prac z Rady Miejskiej Giżycki na 32 sesję? Panie Piotrze, na ile ja mogę w ogóle próbować udzielić Panu odpowiedzi na to pytanie, no to mogę tylko i wyłącznie operować tym, co jest w zakresie kompetencji przewodniczącego Komisji Mienia Miejskiego. Materiały dostałem wczoraj, późno po południowych godzinach, przy posiedzeniu komisji innej. Zrobiłem to, co jako przewodniczący komisji mogłem i powinienem zrobić, natomiast trudno, żebym... Nie, absolutnie tutaj nie, to nie jest ad personem uwaga. Otóż wspomniał Pan też, że przekazał Pan z dniem wczorajszym pismo do burmistrza. Dzisiejszym, to tym bardziej. Prośbę o zaopiniowanie przez radcę prawnego wyżej wymienionego wniosku czy projektu uchwały. Projekt uchwały wpłynął przez 2 miesiące temu. Dlaczego on leżał tak długo bez opinii? A po drugie, błędy, o których Pan wspomniał, że jest to czy grupa 3 osób, czy grupa 1 osoby, jest to wszystko wykonane na prośbę byłego przewodniczącego Rady Miasta. Więc gdzie tu w Radzie Miasta jest jakiś dialog, czy konsultacja takich rzeczy, że 2 miesiące leży projekt. Co ma urząd ministra do tego? Projekt notabene, no, przewodniczący Rady Miasta, jakby nie było, no chyba jest odpowiednią osobą do składania projektów uchwał i wnoszenia ich na sesję miasta. Nie jest pracownikiem urzędu. Zgadza się, ale to przecież na ręce przewodniczącego składamy
projektu uchwały, które przewodniczący nadaje bieg sprawie, tym samym przekazuje je do opinii radcy prawnego. Tak jak mówię, dwa miesiące przeleżał projekt uchwały bez opinii radcy prawnego, a my dzisiaj mamy debatować nad czymś, co prawdopodobnie albo może nie być, przecież w ogóle otrzymać pozytywnej opinii pana radcy prawnego, więc tylko zmarnujemy na przykład czas na jakąś tam pół godzinną dyskusję. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że brak jakiejś komunikacji, o tym mówię. To pan przewodniczący wystąpił z prośbą o to, żeby grupę trzech osób zamienić na jedno, przez co się stawił mieszkaniec Giżycka, i zrobił tak, jak pan przewodniczący Łuszko poprosił. Więc jeżeli dzisiaj ja tutaj przychodzę, chciałbym porozmawiać o nazwie dla ronda nazywanego się przez mieszkańców po przewalonej doniczki, a się wygaduje, że tak naprawdę pan przewodniczący komisji mienia, której dzisiaj chciałby wybrać, dostał dokumenty wczoraj później wieczorem, bez nawet protokołu przeliczenia głosów wymaganych. Przecież to jest pana, panie burmistrzu, projekt. I to był sztandarowy projekt. Tak, żeby mieszkańcy mogli w końcu odnosić projekty. No, ale ja nie widziałem żadnego projektu, więc co to do Rady Miasta. Więc z tego, co pamiętam, pierwszy pani inicjuje. Już skończę. Więc pierwszy w historii projekt, który mogliśmy sobie pokazać mieszkańcom, że naprawdę mają jakąś moc, inicjatywę i jeżeli zbiorą się, to warto takie rzeczy robić. No jest spychany na marginesa nawet taki wkopany pod stół był bowiem. Panie burmistrzu, zanim pan mimo wszystko, ja pozwolę sobie skorzystać z swoich prerogatyw. Panie Piotrze, panowie, przepraszam, ale w tym zawirusze zapomniałem również panów powitać. Żeby była jasność. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Gdybym to zobaczył wcześniej, to bym dawno państwu powiedział, że to się nie nadaje. Tu nie trzeba być specjalnie biegłym spesem od analizy prawa samorządowego, żeby było wiadomym, że my obradujemy nad projektem uchwały. To jest sedno naszych rozważań. Ten projekt uchwały może tam sobie gdzieś tam jakieś oświadczenia mogą śmigać. Nie zmienia postaci rzeczy, że on ma swoją literę. Z tej litery wyraźnie wynika, przepraszam Marysiu, że w paragrafie pierwszym wnioskuje się o nadanie przedmiotowemu rondu określonej nazwy. Jest paragraf drugi. Inicjatorem uchwały jest Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej Patriotycznej Giżycko 2016, korzystający z inicjatywy uchwałodawczej przewidzianej w statucie miasta, paragraf 43 punkty 1.6, co znajduje również odzwierciedlenie w podpisie. Autor projektu Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej Patriotycznej Giżycko 2016 w składzie Krzysztof Fiedorowicz, Adam Świętochowski, Hubert Sikorski, jeżeli się nie pomyliłem przy odczytaniu. Jeżeli trzymamy się tego wszystkiego jakiejś logiki, no to wspomniana podstawa prawna, a jednocześnie przy niej przytoczone inicjatywa, kto jest formalnie rzecz biorąc inicjatorem i autorem tegoż projektu uchwały, no wskazuje na to, że jedno z drugim stoi w sprzeczności. Po prostu. I tutaj nie ma nad czym kombinować i zamiast pisać to oświadczenie trzeba było po prostu tą jedną kartkę z projektem uchwały po prostu poprawić, zlikwidować paragraf drugi, na dole zostawić jeden podpis i jest po imprezie. Uchwała jest zgodna z prawem. Panie Piotrze, ja bym nie chciał, żebyśmy teraz dyskutowali co. Już miesiąc temu tym się zajmował i tak jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ja jestem zdania, że nigdy szkoda czasu oczywiście na dyskusję, natomiast jako komisja możemy oczywiście dalej, każdy z was własną wizję teorii prawa może tutaj teraz wykładać w stosunku do tego dokumentu. W Radzie jest, nie wiem od kiedy, no bo nie wiem. Kiedy 19 grudnia, więc nie wiem, a to jest oświadczenie. To jest oświadczenie Biuro Rady. Pierwotny dokument jest 21 listopada. Ktoś uznał, że muszą być jakieś poprawki. Poprawki jakieś zostały zrobione. Ja dostałem dokument w takim postaci, jaki dostałem. Swoje uwagi państwu przedstawiłem jako powód.
tego, czy decyzję, którą podjąłem, a musiałem ją podjąć dość szybko, między wieczorem jednego dnia, a następnym dniem nie ma za dużo czasu na przemyślenia. I jestem naprawdę święcie przekonany, że jako komisja w stosunku do tego wniosku podchodzimy tak, jak to powinno być normalnie zrobione. I nie chciałbym, żebyśmy teraz dyskutowali, kto jest czyim pracownikiem, czy pan burmistrz wcześniej widział ten wniosek, czy też nie widział, w sytuacji, kiedy nie był do niego adresowany. No, jest jak jest. O, ja nie lubię tłumaczyć się za innych. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Paweł Duszkiewicz, jako jeden z nielicznych uczestniczyłem w zbiórce podpisów pod tym projektem. Właściwie jako jeden z licznych, bo to było wielu środowisk. A prawie dzisiaj nie, a pana Krzysztofa, który jest autorem tej uchwały, on będzie. Natomiast teraz trzyma go praca, ale zapowiedział sobie obecność na godzinę 17. Ja tylko powiem tyle, no jak pan przewodniczący słusznie powiedział, każdy może wykładać to prawo tej inicjatywy na swoją korzyść. Ja uważam, że w momencie, kiedy pierwsza z historii mamy do czynienia, kiedy mieszkańcy, nieradni mieszkańcy, którzy są bezfunkcyjni, chcą zrobić coś dla miasta, chcą zrobić inicjatywę uchwałodawczą, która jest naprawdę jednym z fundamentów demokracji, bo tak to trzeba nazwać, my nie robimy nic w kierunku tego, aby im pomóc, a wręcz przeciwnie, rzucamy im kłody pod nogi. Jest czymś niewyobrażalnym dla mnie, że 2 miesiące leży projekt w jakimś zamrażarce czy pod jakąś szafą i nikt się tym projektem nie interesuje. Ja rozumiem zawirowania zmiany przewodniczącego jednego na drugiego, ale jest skandalicznym czymś, żeby nie było informacji zwrotnej do tego człowieka. Panie autorze, przynieś pan nowy projekt uchwały, bo ten jest zły. Czy to nas stajesz, państwa? Ja nie rozumiem w ogóle tej sytuacji, ale mięsko jest od tego, żeby ewentualnym mieszkańcom pomóc wnieść nowe projekty, żeby dopomóc w jakiejś informacji na temat tego, jak trzeba to zrobić, a my teraz tak naprawdę kłócimy się, nie wiem, nawet nie jest o okrągłość tego kwadratu wspólnego, kłócimy się o coś bardziej idiotycznego, proszę państwa, kłócimy się o to, że podpis pana Krzysztofa, który widnieje na projekcie uchwały, a ma to, że przynajmniej zrobić jednoosobowy mieszkaniec, on tam jest. Także zgodnie z literą, to nie jest to nas, zgodnie z duchem prawa, ten projekt i ta uchwała spełnia absolutnie formalne. Panie przewodniczący, można nazwać to jak siekolwiek chce, natomiast kto jest autorem uchwały, jest tam zapisane, jest to oświadczenie, mało tego, jest też osoba, która podpisała się na tym stosownym projekcie uchwały. Także myślę, że jako Rada Miejska nie powinniśmy patrzeć na przepisową literę prawa, a iść z duchem prawa, jeżeli mieszkańcy chcą wykorzystać tak mocny, jaki mi daje statut miasta z 31 sierpnia przez państwa przecież uchwaloną, przez tą radę uchwaloną moc, dajmy im to zrobić, wykorzystajmy obecnie funkcjonującą już projekt uchwały, mało tego, wystarczy wyłącznie na podstawie oświadczenia, które pan Krzysztof złożył, zamienić wszystkie terminy komitet inicjatywy na słowo Krzysztof Fiedorowicz i tu nie ma żadnego innego problemu, jak właśnie tak. Ja kieruję do pana burmistrza również słowo, jako nie ma tutaj niestety pana Czarka Pikowskiego, natomiast też bym dokierował to słowo, jako że państwo macie moc inicjatywy uchwałodawczej jednoosobowo, więc nie widzę przeszkody, dlaczego pan burmistrz w postaci przynajmniej 200, bo tam na pewno jest więcej niż 200 mieszkańców, głównie Giżycka, tylko wyłącznie Giżycka, ten projekt wziął na siebie, żeby nie było tu kłótni a propos tego rozstrzygania litery prawa i jako swój projekt wniósł pod obrady jutrzejszej sesji, ale w trybie zwyczajnym, żeby to zrobić jutro. Dziękuję bardzo. Proszę. Może zacznijmy od tego, że jeżeli, ja oczywiście teraz trochę zamienię się w adwokata pana przewodniczącego, ale jeżeli wpływa niedopracowany projekt, to przewodniczący nie może swoim autorytetem go firmować, więc prosi o doprecyzowanie, tak? O pewne poprawki tego projektu. Autor projektu jest, to jest jego wartość, tak? To jest jego własność. Nie można z autora projektu nanosić na tym poprawek. Jeżeli nie ma zgody, no to nie ma zgody. Albo robimy to właśnie inną ścieżką, czyli mówiąc inaczej, zabieramy komuś projekt, tak? I dajemy własny. Albo prosimy autora o poprawki. Autor złożył jakieś poprawki bądź nie. Nie wiem, ja nie byłem świadkiem tego ani inicjatorem. Natomiast dlaczego ja nie składam tego projektu uchwały? No to już jest prosta odpowiedź na to pytanie.
Gdybyście Państwo, a było chyba tam zaangażowanych co najmniej jeden albo dwójka radnych, przypomnieli sobie głosowanie z 18 czerwca 2015 roku, kiedy Rada Miejska jednogłośnie w swoim stanowisku wypowiedziała się na ten temat. I wypowiedziała się w ten sposób, że w tej kadencji obowiązuje, czy może od tego dnia, bo to może będzie bardziej klarowne, od tego dnia Rada Miejska życzy sobie projekty tylko, które są związane z mieszkańcami Giżycka. I to było przyjęte jednogłośnie. Dlaczego burmistrz ma iść w tym kierunku i składać projekt uchwały wbrew woli radnym? Mieliście tam chyba dwójkę radnych, która zbiera podpisy. Dlaczego o tym nie informowaliście ludzi? Dlaczego nie mówiliście o tym, że jest w tej chwili stanowisko Rady obowiązujące, niezmienione, że tylko nazwy lokalne i nazwy związane z mieszkańcami Giżycka? To jest ta przeszkoda. Niestety, ja już o tym mówiłem wielokrotnie. Są głosowania, które są zapominane albo są pomijane, a później wymaga się od kogoś stosowania się do wbrew ustalonym zasadom. Zasady naprawdę ustaliła się, do nich stosuje. Można jeszcze... Pozwolę sobie jeszcze, panie Marlego, zanim pan adwocem. Ja tylko przypomnę państwu. Były takie czasy, nie tak dawno, że w gruncie rzeczy uznawano, iż przede wszystkim powinniśmy się kierować duchem prawa, interesem społecznym, a najlepiej wolą ludu. Od jakiegoś czasu żyjemy w kraju, w którym uznaliśmy, że litera prawa ma jakieś znaczenie. Ja sobie nie wyobrażam, panie Pawle, i generalnie rzecz biorąc, ktokolwiek w tym momencie to słucha, żebym pod obrady przedstawiał projekt, co do którego nie mam opinii prawnej, że nie jest on wadliwy. To po pierwsze, bo taka jest pragmatyka pracy naszej w Radzie. Każdy projekt, który jest przedstawiany pod obrady, musi mieć adnotację, że jest zgodny z prawem. A po drugie, ja sobie już absolutnie nie jestem w stanie wyobrazić sytuacji, w której na czyimś projekcie biorę sobie teraz długopis i w tym momencie tak. No dobra, to ja ten paragraf numer 2 wykreślam, bo nie będzie tutaj, że inicjatorem uchwały jest Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej. A z tych, co tutaj się podpisali, to ja sobie wykreślę tego i tego. No i tak moim zdaniem może to już teraz być. Jeżeli jest gdzieś jakaś parodia praworządności, samorządności, no to ona miałaby idealne odbicie właśnie w takim zachowaniu z mojej strony. No ale na to przynajmniej z mojej strony państwo nie liczcie. Kto może na autopoprawkę wnosić z takiego projektu? Tylko autor? No, autor. Tylko autor. Proszę. Panie przewodniczący, a to właśnie wynika z doświadczenia pana Krzysztofa, który chciał własną osobą, żeby tak właśnie było zrobione. Natomiast, panie burmistrzu, dobrze słyszeć, że pan interes radnych stawia ponad interesy mieszkańców. To bezcenne to słyszeć z pana ust. Natomiast jeszcze bardzo ważna kwestia. Pan przytoczył uchwałę Rady Miejskiej z 2015 roku. Stanowisko. Deklaracje. Deklaracje, proszę państwa. Deklaracje, która w swojej mocy stoi niżej niż uchwała. A uchwała stoi na pewno niżej niż prawo o samorządzie gminnym. A prawo o samorządzie gminnym na pewno stoi pomiędzy uchwałą a tą ustawą. A między nimi stoi właśnie tzw. status miejski. Więc pan tutaj powołuje się na... Panie Rzeczarstwo, panie wiceburmistrzu, proszę poczekać, dać mi skończyć. Pan tutaj powołuje się na stanowisko, natomiast statut miejski jest swego rodzaju konstytucją samorządową, na którą się musicie państwo powoływać, bo on określa pracę i regulamin Rady Miejskiej, a ja mam taki przy sobie właśnie, w dzienniku urzędowym, zatwierdzony. I panie burmistrzu, pan mówi o stanowisku z 2015 roku. Jeżeli później po takim stanowisku wchodzi dużo mocniejsza, wręcz konstytucja samorządowa, która nazywa się Statut Rady Miejskiej, Statut Miasta właściwie, z dnia 31 sierpnia 2016 roku, automatycznie, proszę państwa, on zjada to, co się dzieje w tym stanowisku. On już zjada, bo to jest wyższej rangi dokument. Wyższej rangi dokument, nawet nie jest uchwała. I teraz tak, jeżeli w tym dzienniku uchwał, w ustawie, Statut Miejski przewiduje, uwaga, cytuję, w artykule
to przygotowane. W paragrafie 43, że inicjatywę uchwalaczą posiada, i teraz punkt 6, każdy mieszkaniec, punkt 1, punkt 6, każdy mieszkaniec Giżycka opłaty przynajmniej 200 innych mieszkańców Giżycka posiadających czynne prawo wyborcze. To my nie patrzymy wtedy na oświadczenia, stanowiska, memoranda. My patrzymy na uchwałę nadrzędną, jaką jest, nawet nie uchwała w tym momencie tego stanowiska, ale statut miejski. I tak szanujemy właśnie akty nadrzędne nad aktami tymi niższymi. Także dziękuję, to wszystko z mojej strony. Ja tylko mam tylko pytanie. Z pańskim życzeniem i z logiką właśnie tak czynimy. Gdyż szanujemy tą inicjatywę. Ja nie wiem, czy Państwo macie świadomość tego, bo zaczynam się już o to bać, że my nie odrzuciliśmy tego projektu, panie przewodniczący, uchwały. Zanim, tylko dwa słowa, już kończę, naprawdę kończę, już przekazam Państwa pracy, dlatego ja wykorzystuję ten moment, że ja Pana Krzysztofa i trochę w jego imieniu występuję, jako mieszkaniec, który lubię się nam podpisał pod tą inicjatywą. Czy możemy znaleźć jakiś złoty środek, na przykład tego rodzaju, że Pan Krzysztof, który tu będzie o 17, przyniesie gotowy, nowy projekt, który będzie wyeliminowany z tych różnych błędów formalnych, właściwie to są błędy formalne. I on złoży na stanowisko Pana na ręce właściwie. Panie Pawle, ja jako przewodniczący komisji, która statutowo odpowiada za kwestie nazewnictwa, nie przedłożę pod rady sesji żadnego projektu uchwały, który nie będzie formalnie z regułami obowiązującymi u nas w samorządzie, zaparafowane przez radcę prawnego. To jest dla mnie poza dyskusją, aczkolwiek jest panaceum na to. Ja jestem tylko jednym z 6 członków komisji i można mnie przegłosować. Czy można? Czy można? Czy można? Tak jest. Proszę Pani Maja się zgłaszała. Nie pozwolą Państwo, że zabiorę głos w tej kwestii i nie pozwolę na to, żeby tutaj szkalować burmistrza i uczyć burmistrza na komisji, bo wydaje mi się, że człowiek, który podjął się funkcji burmistrza, to doskonale zna swoje obowiązki, zna swoje prawo i stara się z tego wszystkiego wywiązywać. Natomiast Rada ma prawo składać deklaracje i faktycznie jest faktem, mam tu przed sobą tą deklarację, z 18 czerwca złożyliśmy taką deklarację. Myślę też i o tym, i dziwię się bardzo, że radni typu pan Andruszkiewicz Piotr, pani Michalewicz Joanna, uczestnicząc w zbieraniu podpisów, proszę nie wprowadzać uczestniców, błąd, ja to widziałam na własne oczy. Nie brałem udziału, Piotrze, pan proszę głos. Nie kłamać, panie Piotrze, ja proszę nie kłamać. Jeżeli tak nie było, to dziękuję. Natomiast pani Michalewicz jest radną i doskonale wie, jak powinna wyglądać, jak powinien wyglądać projekt uchwały. I dziwię się, że nawet ja tutaj nie obwiniam absolutnie tego obywatela, mieszkańca Giżycka, żeby mu nie pomóc, czy nie sięgnąć po jakąś radę radcy prawnego. To jest jeden temat. Po drugi temat, który chciałabym poruszyć, dlaczego pana Pileckiego Rondo ma mieć nazwę w Giżycku? Czy tylko ta grupa mieszkańców, gdzie zbieraliście Państwo podpisy i ta grupa jak gdyby sugeruje i tak na pewno musi być, czy dyskutowaliśmy już na ten temat? Czy wszyscy doskonale mieszkańcy wiedzą, kim był pan rotmistrz Pilecki? A dlaczego nie może być wreszcie taki porządek, jak jest w wielu miastach w Polsce, że poważne ulice, trakty bardzo ważne, są nazywane ludźmi, którzy się tutaj urodzili, którzy tutaj coś zrobili, którzy są bardzo ważnymi obywatelami, mieszkańcami Giżycka, ich nazwiskiem, dzisiaj nie żyjącymi, ci ludzie nie żyją, ich nazwiskiem, ich działaniem, ich pracą, czy to społeczną, czy na rzecz drugiego obywatela, mieszkańca, czy na rzecz jakiegoś zabytku, nie nazwać tych naszych ulic i naszych skwerów i naszych rond. Rond wszędzie przebywało. Mamy doktora Jeźniewicza, mamy Marię Pakunis, mamy ludzi, którzy nawet Schmidt, która jest mistrzynią świata. Proszę Państwa, nie, ona jeszcze żyje. Pewnie, że tak. I daje Panie Boże jak najdłużej, niech nas reprezentuje. Ale niektóre miasta mają nazwy nawet za życia, niektórzy bohaterowie. Tak? Więc nie uciekajmy od tego, dlaczego Państwo zbieracie podpisy i tylko Pileckiego, a może zaproponujmy kilka nazwisk ważnych dla mieszkańców i niech mieszkańcy mają prawo wyboru. Dajmy ulotki, zróbmy wspólną akcję. Więc to nie jest w porządku grubo. Tym bardziej, że jeszcze raz powtarzam,
projekt uchwały, jeśli ma wejść w porządek spotkania, to dyskusja powinna się odbyć na komisji, panie przewodniczący. Ja na razie skończyłam. Panie przewodniczący. Proszę, panie. Moim zdaniem, jeśli chodzi o Radę Miasta, Rada Miasta powinna właśnie pokazywać przede wszystkim ludziom młodym, zainspirować ich do działania. Przecież nazwy najnowszych ulic, które powstawały w Nawilanowie, to były ulice Pomidorowe, Choinkowe, Świerkowe. One nie wzbudzają żadnej emocji. Jeszcze to troszkę wcześniej. One nie wzbudzają żadnych emocji, nie wymuszają żadnego myślenia. Jeżeli byśmy nazwali ulicę Rondo imieniem Witolda Pileckiego, na pewno odsetek mieszkańców, którzy by zainteresował się przede wszystkim, moim zdaniem, najważniejszym człowiekiem w historii tej ziemi, sprawdzić tym, kim ta osoba była. Przede wszystkim wielkim Polakiem, patriotą i naprawdę dzisiaj o wiele więcej znaczy dla mieszkańców Giżycka, młodych mieszkańców Giżycka, niż Królowa Jadwiga, Kazimierz Wielki, czy jeszcze kilka innych ulic, które moglibyśmy wymieniać. Jeżeli pani uważa, że inne osoby zasługują, zapraszamy do zbierania podpisów i do składania namawiania mieszkańców właśnie do podobnych uchwał. To pokażmy, że to się opłaca, można, zagłosujmy, zróbmy to rondo i na pewno i resztę mieszkańców ruszą i będą zbierali podpisy i robili. Nie możemy mówić, że nie, bo są inni. Panie Piotrze, ja powiem tak jeszcze. Mam nadzieję, że kończę tą dyskusję. Żeby się trochę dowiedzieć o rotmistrzu Pileckim, to jako student musiałem wsiąść w pociąg z Białegostoku i pojechać do Warszawy pod bramą Uniwersytetu Warszawskiego, po to, żeby sobie trochę tej literatury drugoobiegowej kupić i nadrobić zaległości edukacyjne, które wyniosłem w tym obszarze edukacji patriotycznej z miejscowego ogólniaka. Tym bardziej dziwi mnie to, jak podchodzi się do inicjatywy uchwałodawczej, która w tle niesie ze sobą nazwisko, tą postać konkretnie. Ja nie mam ochoty wdawać się w dywagację, czy to jest najwybitniejsza postać w dziejach tej ziemi. Pytanie, najważniejsza. Panie Piotrze, naprawdę odwagę różnymi miarami niektórzy mierzą i uważam, że za każdym razem są w błędzie. A chyba najbardziej to mnie przekonują do tego wypowiedzi właśnie członków rodziny rotmistrza, którzy już od dłuższego czasu artykułują bardzo daleko idące zażenowanie tym, jak politycy do swoich potrzeb wykorzystują życiorys, myśl, działalność ich ojca, dziadka. A tak już zupełnie, pan wspomniał o tych Pomidorowych, Świerkowych i tak dalej. I w tym momencie przypomniała mi się od razu sesja. To była druga kadencja Rady. Świerczewski na Wesołą. I w tym momencie, kiedy było, wydawało się oczywiste, że generała Świerczewskiego trzeba zdjąć z szyldów na ulicy, to w Radzie wówczas zajmowaliśmy się właśnie pomysłami na równie doniosłe nazwisko, postać, która pasowałaby, żeby tak ulica się w Giżycku nazywała. I wtedy pojawili się mieszkańcy, którzy wyleli na nas kubeł zimnej wody i powiedzieli, jak to ma być tak, że znowu wiatr historii zawieje z innej strony i będziecie nam znowu zdejmować szyldy na tej ulicy, to my sami proponujemy nazwę, która w ich przekonaniu nikomu nie będzie szkodzić i chyba przetrwa wszystkie zawieruchy historyczne. I to mieszkańcy tej ulicy zaproponowali, żeby ona się nazywała Wesoła. Zrobiło się przez chwilę wesoło, bo to chyba żart. Nam okazało się, że mieszkańcy byli całkiem poważni. I to jest po części odpowiedź albo taka sugestia, że to nie zawsze jest tak, że te nazwy, które wydają się bezmyślne,
niepobudzające do niczego, tak naprawdę nie są przemyślanymi i nie mają czemuś mądremu służyć. Więc nie oceniajmy ich, bo tak naprawdę mamy za sobą czasy, w których wymuszano na nas takie, a nie inne nazwy. Ja powiem całkiem szczerze, miałem nadzieję, że właśnie uda nam się znaleźć patent na to, żebyśmy znaleźli dla różnych miejsc w naszym mieście nazwy postaci związane z postaciami, ale niekoniecznie z postaciami, które będą właśnie odporne na wszystkie zawieruchy, które zawsze będą miały miejsce, czy nam się to podoba, czy też nie. A jednocześnie będą faktycznie tą naszą tożsamość lokalną budowały. Co nie wyklucza oczywiście sytuacji takiej jak ta, że jeżeli uznamy, że rotmistrz Pilecki to jest ta postać, która zasługuje na to, aby była patronem któregoś z miejsc w naszym mieście, to tak się zapewne stanie. Ale proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy na tym etapie, na jakim jesteśmy. Wniosek trafił do tej komisji, która statutowo się tym tematem zajmuje. Możecie Państwo uznać, że popełniłem błąd, kierując do burmistrza, i to jest Wasze prawo. Natomiast ja skorzystałem ze swoich prerogatyw i uważam, że postąpiłem zgodnie z literą, duchem i przyzwoitością, która jakaś tam w tym naszym samorządzie powinna obowiązywać. I nie chciałbym, żebyśmy kontynuowali jałową dyskusję, co jest nad czym, bo mamy do rozwiązania konkretny problem. Ten projekt uchwały w takim kształcie, jaki został do mnie dostarczony, trafił tam, gdzie powinien trafić. Za miesiąc, w lutym, wszystkie będzie jasne. Albo będzie opinia pozytywna, albo będzie negatywna. Zakładam, że ta opinia prawcy prawnego to jest kwestia najbliższych dni, a nie tygodni. No i w tym momencie będzie czas na reakcję ze strony wnioskodawcy, po to, żeby te pierwsze strony sformułować tak, jak tego prawo wymaga. Nic nie jest w tym momencie przesądzone, zamknięte, ale nie wymagajcie Państwo, żebyśmy procedowali, albo żebym ja narzucał tok procedowania, który stoi w jawnej sprzeczności z zasadami, które rządzą procedurą uchwałodawczą w samorządzie. Mogę jeszcze dwa słowa? Proszę Panie Zbiku, i to są ostatnie dwa słowa. Otóż przy okazji takich właśnie inicjatyw i takich okazji, gdzie nadaje się jakieś imiona bohaterów, to trzeba pamiętać również o tym, żeby nie powodować tymi akcjami, tymi działaniami rozdźwięków, różnych zdań, a nawet wrogości. Łatwo sobie bardzo mogę wyobrazić taką sytuację, że tutaj w momencie, kiedy ktoś powie, ja się nie zgadzam na ulicę, na nazwę bohatera, że będzie osądzony o zdradę, że będzie po prostu niepatriotą. Niepatriotyczne byłoby czegoś takiego nie zrobić. Ja tylko chciałbym przypomnieć to, co Pan Przewodniczący już tutaj napomknął, że swego czasu dla upamiętnienia pewnych ludzi w Giżycku były takie ulice jak Szalonkowskiego, Zajączka. Co się z nimi stało? Zostały zdeptane, z błotem zmieszane. Historia robi takie zawirowania. Takie zawirowania, że wcale nie musi to przetrwać. Nazwy czy jakieś takie upamiętnienia powinny ludzi raczej łączyć, a nie dzielić. Dziękuję. Jeszcze ja mogę zgadzam się z poprzedniej wypowiedzi. Na tych większych historii tego miasta to w większości nazw ulic były tak zwane kierunkowe. A to Węgorzewska, a to powiedzmy sobie jakaś Jeziorna, a to jakaś tam, prawda, na Tortowa czy inna.
Dopiero jak się pojawiły ideologie w życiu ludzi, zaczęły się pojawiać nazwiska tak naprawdę. No i tutaj miejscowi to jeszcze nadawali nazwiska naprawdę wybitnych postaci tego miasta, na przykład Schmidtstrasse, wieloletni najdłużej przyrządzący burmistrz, czy Karlstrasse od Gestela, który był też wieloletnim dobrym już pomiędzy burmistrzem, w XIX wieku żył. Potem pojawiły się te brunatne czasy, kiedy pojawiły się też nazwiska zbrodniarzy, których my dzisiaj możemy nazwać. Po 1945 roku pojawiły się też ulice, które związane były z ideologią, tą jedyną słuszną przez ponad 50 lat. I mieliśmy zamiast ulicy 1 maja, mieliśmy ulicę Stalina choćby na i padły jeszcze Olsztyńskie. No nie było na przykład Olsztyńskie, czy Królewieckie, bo państwo Stalingradu i tak dalej. I powiem szczerze, tu się pan zrobił, z Ludwikiem się zgadzam, mówiąc o tym, który powiedział mi jeszcze, że nazwy powinny łączyć, a nie dzielić. Natomiast ja w postaci rotmistrza Wielkiego ludzi dobrze poznałem, podobnie jak Robert, jeszcze w czasach, kiedy ta postać była zakazana. I to był chyba najlepszy dla niego okres. Wtedy wszyscy o nim wiedzieli. Czytali, dowiadywali się o człowieku. Dzisiaj byśmy doszli na ulicę do miasta, zapytali o rotmistrza Wielkiego, to przypuszczam, że wiedza na temat tego człowieka byłaby taka sama jak na temat Rogera Gendera, którego mamy park za... To wynika z tego właśnie, że kierujemy się bardzo często jakimiś tam pryncypiami, niekoniecznie odzwierciedlającymi potrzeby lokalne. Ja się akurat z tą deklaracją zgadzam, zagłosowałem za nią, powiem szczerze, że ona mnie bardzo ucieszyła i żałowałem, że nie byłem autorem tego tekstu, chociaż zawsze pamiętam pani burmistrz Piotrowska powołała do Komisji Nazewniczej, byłem zwolennikiem i żeśmy z Grześkiem Białońskim, profesorem Białońskim opracowali wykaz proponowanych przez nas historyków, nazw związanych, o dziwo wtedy, z lokalną historią lub dopasowaną do sąsiednich ulic, to nasza praca poszła na próżno. Nikt tego nie przestrzegał. Jak zawiał wiatr historii, jak zawiały jakieś tam trendy emocjonalne takich czy innych grup nacisku, to powstawały ulice. Ja mam takie samo podejście do tego, jak do ulicy Witosa, która mamy. Witos też nie był związany z tym miastem. A jakiś tam zamek ma gdzieś tam prawda? Proszę? Uchrzenia to jest postać historyczna. Akurat XIX-wieczna raczej zostawił już jego spokojony, akurat nie ma wspólnego z tym czerwonym terrorem. Piłsudski też był w EPS-ie, w stacji rewolucyjnej, podkładał bombę i strzelał do tych. Jedni go nazywają bohaterem, drudzy nazywali go terrorystą. Natomiast ja akurat patrząc na postać Pileckiego, wskazuję, czy faktycznie Ludwik nie ma racji, czy nie zrobił temu człowiekowi krzywdy. Na siłę nadając nazwę ulicy, dzieląc społeczeństwo i radę. Ja nie jestem, broń Boże, przeciwnikiem jakiejkolwiek aktywności społecznej. Moim zdaniem ta deklaracja w niczym nie hamuje inicjatywy mieszkańców. Absolutnie w żaden sposób. To jest tylko kierunek, który w imieniu też mieszkańców byśmy wyznaczyli, że chcemy faktycznie budować tożsamość tego miasta w oparciu o to, co było i o to, co my tworzymy. Z całym szacunkiem. Tu się akurat zgadzam z przedmówcami, która Jadwiga niewiele ma wspólnego z tymi ziemiami. Jadwigu jeszcze co nieco ma, bo 100 km dalej tłukł tam krzyżaki swego czasu. I to też w interesie Litwy, a nie Polski tak naprawdę. Także mimo wszystko ja bym skłonny, żeby jednak pamiętać o tych, którzy budowali historię tego miasta i budują ją nadal. Być może za jakiś czas, znaczy rozwinie, będziemy mieli więcej ulic, więcej placów, sklepów. I nie wierzę w to, że nam zabraknie pomysłowości, żeby upamiętnić, uhonorować mieszkańców tego miasta, którzy przyczynili się do rozwoju tego miasta. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby tego takie postacie uniwersalne, tego rodzaju panteon, który mogliby się postawić, czy tam, czy jakiś powiedzmy sobie niewielki obelisk upamiętniający pamięć tych ludzi, którzy nie tylko odegrali rolę w dziejach tej ziemi, ale całego kraju. Sami panowie doskonale wiecie, że historia naszego kraju dość zmienna, jeśli popatrzę na zmiany granic, to dużo zapominamy o tych ziemiach, które gdzieś tam są na wschodzie, pamiętamy o nich. Chociaż powiem między Bogiem a prawdą, to pamięć o tych ludziach, któryśmy zachowali, bo jest ulica Wileńska, Grodzieńska. Mamy aktywnie działających byłych mieszkańców tych ziem, tamtych ziem, które w tej chwili są w innych realiach granicznych się znajdują. W tym miejscu upamiętniono. Oni tworzyli tą historię tam i tworzyli obecnie tutaj. Też nie można o nich zapominać. Sądzę, że jest naprawdę zmieniona ich
60 lat, kilkanaście przypuszczam postaci, które warto byłoby uhonorować mimo wszystko. Natomiast co do rotmistrza Pińskiego, ja szanuję się tego człowieka, który oddał życie za niepodległy kraj. Oficer sztabowy, bardzo dobry, to co zrobił w Auschwitz, to Mistrzostwo Świata, przypuszczam, że w Hollywood nawet nie stać na to, żeby taki film o nim nakręcić. Natomiast czy takie siłowe przypychanie jego na szyldy, nie zrobi mu więcej krzywdy. To jest to moja ostatnie zdanie. Ponieważ pan burmistrz Michał Paweł, bo skoro prosi... Na siłą rzeczy tutaj w moim kierunku były jakieś słowa wypowiadane. To po pierwsze, tak w tej warstwie powiedzmy takiej legalnej, to bym powiedział, że absolutnie statut miasta nie ma nic wspólnego z tą deklaracją i to pan nie czyta ze zrozumieniem, dlatego może pan przywiął akurat te dwie sprawy. A druga rzecz, to akurat ja nie mam nic przeciwko żadnej inicjatywie uchwałodawczej, mało tego. O ile dobrze pamiętam, ale mogę się mylić, bo nie śledziłem tej sprawy aż tak szczegółowo. Ostatnim nadaniem nazwy miejsca publicznego był plac Balona Tarasiewicza. I akurat tak się złożyło, że ja byłem autorem tego projektu i nie było takiej dyskusji. To przyszło w zasadzie bardzo, bardzo gładko, parę głosów wstrzymujących się było, bo rozumiem, że niektórzy mieli wątpliwości. To pani znali. Być może. Ale dlaczego, ja już mówiłem kiedyś to w mediach, dlaczego, po co była ta inicjatywa? Ta inicjatywa jakby miała pokazać kierunek. Chciała pokazać, że istnieją ludzie nawet we współczesnej historii miasta, którzy odeszli, a powinni mieć swoje jakieś takie zakątek, jakiś choćby skrawek, dlatego że w ten sposób spłacamy dług obecnie. Akurat w przypadku Balona to miejsce było nieprzypadkowe, on był związany akurat z tą dzielnicą, nazwijmy, tak? I to miejsce, ten skwer był nienazwany, nie powodował żadnych zmian dowodów osobistych, pieczątek i tak dalej, czyli tam nie było adresów. Ja rozumiem inicjatorów, rozumiem ludzi, którzy się podpisywali, ale proszę też zrozumieć, że jest pewna procedura i to nie jest też, bym powiedział, projekt, który wymaga, że jest kryzys jakiś, należy szybko z tym projektem nadzwyczajnie postępować. Normalnie przewodniczący postąpił, tak jak powinien postąpić, wezwał czy poprosił, chociaż nie wiem, czy miał adres, nawet bo ktoś mi pytał kiedyś, czy nie wiem, kto jest inicjatorem, więc musiał dotrzeć najpierw do tej grupy, jakoś dotarł, uzupełnił na tyle, co uważał, ale ja jeszcze tego projektu w rękach nie miałem, więc dopiero jak pan przewodniczący mi przekaże, to też chciałbym tutaj na marginesie powiedzieć, że ja nie wiem, co już do naluty będzie. Bo ja nie wiem, co tam jest, to jest obszerny materiał z tego, co słyszałem i musimy sprawdzić, przynajmniej, żeby do tych 200 mieszkańców pewnych, tak, mieć świadomość, bo ja, jeżeli już się pod tym podpiszę, to muszę mieć pewność, że formalnie, prawnie jest to projekt, który spełnia wymogi statutowe. Jak to się kończy, kiedy tak się duchem prawa kieruje, a nie literą, to możemy się za jakiś czas przekonać, bo w dobrych intencjach przedkładamy projektu uchwał, często zapisując w ten sposób, żeby było jak najbardziej korzystnie dla mieszkańców, a wojewoda bezlitośnie pewne zapisy kwestionuje. Więc to nie jest też tak, że możemy w tym samorządzie sami się rządzić tak do końca. To musi być wszystko formalnie załatwione, a formalnie przewiduje, jest procedura i ona musi zostać wypełniona, choćbyśmy tego chcieli czy nie, bo 1000 podpisów wpłynęło. Chyba, że to jest sprawa kryzysowa, to wtedy mówię. Jest zupełnie co innego. Jest nadzwyczajna i nadzwyczajna. Wszystko rzucamy, tak mówiąc inaczej, gasimy wodę. Natomiast tutaj oburzamy, nie widzę, czy ten wielki Polak będzie miał tę nazwę nadaną teraz, czy nawet za pół roku, to nic się wielkiego nie dzieje, tak? Ale ta procedura musi być legalnie przeprowadzona. Chodzi o uchwalenia, żeby nie przeszkadzać klientów. To jest dobra informacja, że RODO nie przybywało, nie będzie ubywało, także jest będzie szansa, przybywało. Żeby nawet honorować się jednym rondem tego. Innym rondem może być to Giżyczanin, może być nawet... Marcin Gerst na przykład. Panie Janku, wiem, że jest stowarzyszenie, słyszałem, że jest stowarzyszenie GSO, które może zebrać podpisy 200 członków, 200 mieszkańców Giżyca i złożyć taki projekt. Nie ma problemu. Natomiast powiem klasykiem, kochany panie przewodniczący, ja tylko mam prośbę do pana, żeby po prostu nadać szybszy tempo temu, jakby pan mógł z tą osobą, prawda, bo może pan ma większe możliwości przełożenia niż my mieszkańcy zwykli, ale to bardzo ważne, żeby ci mieszkańcy, którzy podpisali, oni naprawdę chcieliby zrobić, żeby to było, wiadomo, nie można od ręki, ale żeby to przynajmniej miało jakiś sens, żeby oni wiedzieli, że wszystko, co robił później, co nie leżało gdzieś, tylko żeby wiedzieli, że radni wspierają mieszkańców. I to jest bardzo ważne. I jakby można było
przyspieszyć te procedury, no bo to jest niewyobrażalne, żeby 2 miesiące czekało na opinię aktu prawnego, albo 2 miesiące nie było jeszcze protokolalnie policzonych głosów. Dziękuję. Formalnie jest pismo, jest mój wniosek. To jest teraz sprawa Komisji Mienia Miejskiego. Jeżeli tylko i wyłącznie dostanę odpowiedź od radcy prawnego, że treść uchwały jest prawidłowa i jednocześnie będę miał sygnał, że jest pewny 200 podpisów, w tym momencie na najbliższym możliwym planowanym posiedzeniu Komisji Mienia Miejskiego temat zostaje z powrotem przedstawiony radnym pod głosowanie. Co mogę szybciej? Czekam, mam jeszcze też nie do końca tak wyglądało, bo nie chcę z tym dokumentem, zastanawiam się, jest na początku grudnia. I wtedy już budził wątpliwości przewodniczącego i on tą procedurę prowadził, kontaktu z tymi osobami, które złożyły ten wniosek. Jak to przebiegało, potem były święta, nowy rok, to się przeciągało w czasie. Dzisiaj mamy 17 stycznia. Po tej zmianie, Czarek też zanim podpowiadał wszystkie kwestie związane z przyjęciem funkcji. Wczoraj Robert otrzymał, też się dowiedziałem o tym wczoraj, że ten dokument w końcu trafi na posiedzenie. Tak to weszło. Ja raczej bym tego nie odbierał w kategoriach, że czy jest złośliwość, czy niechęć, powodowała blokadę. Tak może to wygląda, nie wiem. Takie odniosłem wrażenie, że Państwo macie, panowie macie, że ktoś w lodówce trzymał, czy za łężarce. Nie było, tak pan nie ma wierzy. Ten dokument leżał na wierzchu cały czas tam na biurku. Nikt go tam nie blokował. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Proszę Państwa, czy można zapytać na temat za to jest przesadne. Panie Przewodniczący, aż tak dobrze będzie. Proszę Państwa, w związku z tym ten temat mamy omówiony, przypominam. Przedmiotem naszych dzisiejszych obrad na dzień dobry jest analiza projektu uchwał na najbliższą sesję. Punkt drugi to jest dyskusja nad planami pracy komisji w bieżącym roku kalendarzowym. Punkt trzeci wolne wnioski. Czy możemy uznać, że taki porządek obrad jest przez Państwa zaakceptowany? Tak. Nie słyszę głosów sprzeciwu, więc uważam, że został przyjęty. Proszę Państwa, w związku z tym przechodzimy do analizy projektu uchwał. Zgodnie z tradycją proponuję, abyśmy wspólnie omówili jednocześnie projekt numer 1 i projekt numer 2, a więc projekt dotyczący zmiany wieloletniej prognozy oraz projekt zmiany budżetu. I jeżeli Pan Burmistrz chce słowo wstępne, to proszę bardzo, jeżeli nie, to Panią Skarbnik proszę o krótkie przedstawienie. Macie Państwo uzasadnienie tradycyjnie. Są istotne kwestie dotyczące kwot związanych ze środkami na rondo i ze środkami na dokończenie inwestycji związanych z modernizacją Centrum Kultury. Suma summarum pytanie, czy bardziej macie Państwo może pytania do tych projektów uchwał, bo w mojej ocenie wszystko jest jasne. Pan burmistrz. Piotr, poprawki są w tabelach w załączniku numer 1 i załączniku numer 2. W załączniku numer 1 do uchwały, do projektu numer 2. W projekcie numer 2, tak? Tak, są w tabelach. W dziale 851 i rozdziale 85-154 tam jest zmiana numeracji paragrafu na 0960, tak? Nie, 0690. 0690. 0690. Jeszcze raz, załącznik numer 1. Jeden, na pierwszej stronie. Na pierwszej stronie, trzeci, drugi wiersz, ten trzeci wiersz pod nagłówkiem. Tak, jest przeciwdziałanie alkoholizmowi, tak? Tam powinno być 0,690? Tak, 0,690. Natomiast w załączniku numer 2, już tak mówiąc stronami, czyli to będzie na ostatniej stronie, dwa pierwsze wiersze, czyli to jest rozdział, tak, 92,601. I jest zmiana polegająca na tym, że przesuwamy 7 tysięcy z wykonania projektu rozbudowy pływalni na rzecz zakupu i montażu domków handlowych. Zmiana zadania. A tak, zmiana nazwy zadania też jest, bo zakup, a jest montaż. Zakup i montaż. Mamy tam zadanie, tak. Tak, na plaży miejskiej. To mówiliście Państwo, że drobny handel będzie... Na plaży miejskiej.
drobny handel, który miał własne domki, będą zakupujemy, montujemy własne i wyrażamy stanowisko wraz z domkiem, tak? Czyli wszystkie będą dzielne. Czy macie Państwo jakieś pytania, żeby uprościć sobie sprawę? O jaką nieruchomość chodzi w Wydziale 700? Tam na Warszawskiej były dwie nieruchomości. Warszawska 17, Warszawska 14, ponieważ na Warszawskiej 14, no w obu przypadkach nie mamy jeszcze jasności, co będzie. Na dzisiaj zwalniamy te 200 tysięcy. Ponieważ jest ta możliwość wykupu na ratę. Tak, mogą się pojawić kwestie nieangażowania sobie w tym roku. Tak, rozmowy wyglądały z tym uścierem? Wstępne tak, ale no, musimy, żeby postęp sprawiedliwy, to musimy mieć pewność. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? 640 tysięcy na Giecek, to co tam będzie? Pan burmistrz, proszę bardzo. Ponieważ remont Giecka został wyceniony po raz pierwszy przed remontem, mieliśmy kosztorys przedwykonawczy, który zakładał koszt wykonania remontu 3 miliony 230 tysięcy. Następnie rozstrzygnęliśmy przetarg, w którym te kosztorysy zmieniono na 2 miliony 800. Z tego no jakby budżet zadania został zmniejszony pod wpływem tej oferty. Myśmy wykonawcę odpytywali o każdy szczegół kosztorysu, gdzie mieliśmy wątpliwości i za każdym razem wykonawca potwierdził te kwoty, które były zawarte w jego kosztorysie, chociaż nam wydawały się wątpliwe, to jakby całe zadanie zostało przez wykonawcę wycenione na 2 miliony 800. Teraz musimy wrócić do tego pierwotnego kosztorysu, bowiem wykonawca zszedł z placu budowy. W międzyczasie również pojawiły się zadania dodatkowe, tak jak wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, tak jak inny sprot niż zakładaliśmy, co było już w trakcie wykonania wykrobów. I po rozliczeniu wszystkich podwykonawców, po rozliczeniu całej wykonanej przez wykonawcę pracy, mamy oczywiście cały szereg usterek do wykonania. Tu będziemy jeszcze rozmawiali z tym planem. I mamy też wycenę tego, co zostało wykonane i zapłacone. I ta wycena jest wyższa niż zakładał oczywiście kosztorys tego wykonawcy. Stąd różnica dzisiaj tak duża, bo no, z drugiej strony mamy też czas i konieczność ogłoszenia przetargu, żeby skończyć ten remont. I stąd musimy wrócić po pierwsze do pierwotnej wyceny i uwzględnić wszystkie roboty dodatkowe, które rozliczalibyśmy, gdyby wykonawca nie szedł z budowy, na koniec tej budowy. Także dzisiaj to już jest takie rozliczenie wcześniej niż powinno być, no, ale ono niestety musi już nastąpić. Ktoś z Państwa ma... Ja na sesję szczegółowe rozliczenie w tabelkę przygotowuję, bo to już wczoraj na komisji. Czy przetarg już na wykonanie rondę? Jutro, do jutra, wczoraj do czwartku oferta. Przetarg już leci na ofertę. A właśnie, bo tutaj słyszę, Pani Radna pytała, tam jest taka pozycja 146 tysięcy. Tak. Jest to dla niej gmin, także w przypadku budowy na drogach krajowych, drogi krajowe realizują oświetlenie, ale oświetlenie jest kosztem gminy. Oczywiście są różne montaże finansowe. Nasza Generalna Dyrekcja w Olsztynie stosuje takie, że wcześniej zawieramy porozumienie, ale my wykonujemy część oświetlenia i część gmina wiejska Giżycka, tak? To nie jest to oświetlenie, to jest nasza część, która jest na terenie administracyjnym miasta. Nie, no, jest na terenie gminy jest więcej. No, mniej tego oświetlenia, ponieważ to całe zadanie, tak jak kiedyś mówiłem, w większości leży na terenie gminy, natomiast oczekiwania były, że burmistrz to załatwi, więc taki paradoks, ale teraz już w tym oświetleniu będzie widać, tak? Tam gdzie gmina chyba nawet 180 czy około 200 tysięcy, 186, tak? No pewnie będzie sam, a nie dużo. Sam. Gmina może rozfinansować. Dobrze. Są jeszcze jakieś Państwa pytania do projektu numer 1 i 2? Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? Kto się wstrzymał? Jednym wstrzymującym i 5 za. Przechodzimy do projektu numer 3 w sprawie zmiany lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023.
O ile dobrze zrozumiałem uzasadnienie, wprowadzamy dodatkowe zadania, ponieważ otwierają się możliwości pozyskania dodatkowych środków na wykonanie termomodernizacji naszych miejskich placówek. No i korzystamy z tej możliwości, ale żeby z niej skorzystać, to musimy wpisać je do lokalnego programu rewitalizacji. Czy Państwo macie jakieś pytania, jeżeli chodzi o ten projekt uchwały, do burmistrzów, urzędników? Nie widzę. Nie widzę. W związku z tym, kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Jednogłośnie. Projekt numer 4 w sprawie zbycia nieruchomości. Chodzi o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonej w Giżycku przy ulicy Wiejskiej, wydzielonej z działki oznaczonej numerem 949 na rzecz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe na cele działalności sakralnej. Uzasadnienie Państwo macie również w formie opisowej. Czy ktoś z Państwa ma pytanie, czy panowie burmistrzowie, ktoś chce coś dodać? Nie, w zasadzie ważna informacja, że parafia i tak użytkuje ten fragment. Tak. Ale w planie miejscowym jest to określone jako sakralne. Plan z 2000 roku. Tak czy inaczej, regulacja tylko stanu miejscowego. Sprzedaż jest w innym trybie, to nie jest sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania, gdzie faktycznie stosujemy wtedy tryb zapytania sąsiadów, a tryb jest tutaj bezpośrednio na rzecz kościołów i związków wyznaniowych i jest zastosowana bonifikata 99%. Która jakby wynika z przywileju ustawowego. No, podobna też sprzedaż była w 2008 roku na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego przy ulicy Gnady. Wyjaśnienia Państwo usłyszeliście, kompleksowe. Czy ktoś z Państwa ma pytanie? Czyli jest to zawarte 7%, tak? Tak. Muszę na blisko coś kupić. Tutaj tak, jest 1% od ceny będzie działała bonifikata w przypadku podjęcia uchwały. No, taka jest logika, jak jest 99% bonifikata. Ustawodawca tak jak przewidział i teraz kwestia propozycji. Proszę Państwa, zanim zaczniecie Państwo jeszcze dzielić ten 1% na różne warianty, czy są jakieś merytoryczne pytania do projektu uchwały? Skoro nie widzę, a widzę radość na Państwa ustach, więc przejdę do zapytania, kto jest z Państwa za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? 5. Kto się wstrzymał? Przy jednym wstrzymującym i 5 za. Pozytywnie zaopiniowaliśmy. Przechodzimy do projektu numer 5 w sprawie oddania nieruchomości. W Dzierżawę. W sprawie oddania nieruchomości w Dzierżawę, projekt numer 5. Rzecz dotyczy działki przy ulicy Alei 1 Maja w Giżycku. Wydzierżawienie w drodze przetargu na czas nieokreślony. Mapka jest. Wyjaśnienie jest. Jakieś słowo jeszcze komentarza z Państwa strony? W zeszłym roku, pod koniec roku, została związana umowa z ruchem, tak? Tak. I ponieważ jest zainteresowanie jakby z miasta, tak, tą nieruchomością, to zgodziliśmy się, Państwu projekt uchwały na wydzierżawienie, nie chcę tego sprzedawać, ale wydzierżawić na jakieś nieuciążliwe usługi, nazwijmy to. No, katalog może nie będzie ściśle określony, ale do wykluczenia, typu ja na pewno jestem przeciwny, żeby tam jakiś salon gier tak powstał. Albo sprzedaż alkoholu, że nawet sobie albo jest trochę jakieś inne. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jest kilka zapytań od nieruchomość, no to żadne było, żeby nie Nie no, niech cokolwiek się tam dzieje, bo tak jak jest zdecydowanie najgorzej. Plan opuszcza usługi w parterach tutaj ulicy, tych nieruchomości, więc to też jest kluczowa informacja. No taka wszystko jest. Ale zaraz tam ten kiosk zostanie, czy ktoś to może My nie zdecydowaliśmy się na wzywanie wydzierżawcy do usunięcia kiosku z uwagi na to, iż łatwiej jest remontować istniejący obiekt niż budować na nowo.
I jakby tutaj naszym zadaniem było przejęcie tej nieruchomości wraz z kioskiem. W tym momencie też wydzierżawimy z tym obiektem. W tym momencie jakby będzie troszkę lepsza sytuacja dla dzierżawcy, bo będzie remontował ten obiekt, niż miałby się dobywać do jakby nieruchomości tutaj sąsiadującej. To jest jakby też kluczowe. Nawet jeżeli po remoncie nie będzie przejęcia, to na wszystkie media są podłączone. Nie ma tutaj mediów, no właśnie tak, więc jakby no tutaj sprawa też będzie uzyskania przyłączy, czy ze strony, od strony nieruchomości budynkowej, czy być może od strony tutaj nieruchomości gruntowej. My nie chcemy jakby tu wchodzić i jakby za dzierżawcę przygotowywać. Nie wiemy, co tam będzie. Więc my nie chcemy też zamykać katalogu, tylko ewentualnie zastrzegamy, żeby te usługi były nieuciążliwe i jest miejscowy plan i już by tutaj inicjatywa będzie należała do dzierżawcy, który będzie wyłoniony w przetargu. Przetarg będzie być ogłoszony dopiero jakby, kiedy będzie tutaj dyspozycja Rady w formie uchwały. 14 metrów kwadratowych, a w górę? Normalnie 3-4 kondygnacje. No właśnie. Generalnie jest miejscowy plan. No tutaj nie ma takich swobodnych działania. No tutaj my się zamykamy w przepisach tutaj planistycznych i prawa budowlanego. Więc tutaj nie uda się zgłosić rozbudowy i wiadomo jak wysoko obiektu, tak? Poza tym my zakreślimy pewne ograniczenia już w umowie dzierżawy, a wcześniej jest ogłoszeniu przetargowym. Nie, tam może będzie zgodnie ze wspólnotą. To się ze wspólnotą zgodnie ci na zbudowę programu. Nie, nie. No dlaczego? Jeżeli przy okazji dostanie wyizolowany szczyt. Schowy szczyt do grobu. Może być deal. Zależy kto się dzierżawcą. No, to fakt. Może być też taka sytuacja ze strony. Tego nie wiem. A może wspólnota będzie żarł i sobie zafunduje jeszcze w windy? Dobrze, proszę Państwa, jak widzicie Państwo, obiekt centralnie, strategicznie położony w mieście, budzi duże zainteresowanie. Wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, że tam się tylko na pozytywnie zmieniło. Rozumiem, że również to się przełoży na Państwa głosowanie, jeżeli chodzi o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Część Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem. Cieszę się, że jednogłośnie. Projekt numer 6 w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości. Projekt, który w gruncie rzeczy ma trochę nam ułatwić działanie. Myślę, że Pan Arek Francji referuje, że ta komisja będzie to podgłosować. Dziękuję. A tutaj podjęcie uchwały umożliwi zawieranie tutaj przez miasto umów dzierżawy tutaj na czas oznaczony bądź nieoznaczony pod urządzeniem infrastruktury technicznej w praktyce. Dotyczy to urządzeń linii elektroenergetycznych bądź linii gazowych. W tej chwili są zawierane umowy na czas oznaczony tam do 3 lat, ewentualnie uzgodnienia. Mamy też uchwałę z 2015 roku, która umożliwia ustanawianie służebności przesyłu, która de facto obejmuje tylko przedsiębiorców. My, miasto nie zawsze jest zainteresowane, żeby na każdej nieruchomości ustanawiać ograniczone prawo rzeczowe. Ma to określone konsekwencje prawne, nieruchomość jest obciążona trwale, więc proponuje się tutaj zastosowanie takiego rozwiązania, żeby można było po prostu zawierać te umowy na dłuższy okres. Z reguły no, budowa przyłączy chociażby elektroenergetycznych wykracza poza okres tych 3 lat, jest trwała inwestycja, więc ta uchwała umożliwi takie zawieranie umów. Też istotna informacja, takie umowy będą też zawierane w drogach wewnętrznych. W drogach wewnętrznych nie ma instytucji zajęcia pasa drogowego, tylko właśnie będzie się proponowało zawarcie umów dzierżawy na czas tutaj składany w uchwale. Okej. Ktoś z Państwa ma pytanie? Jeżeli nie, to kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Również jednogłośnie. Projekt numer 7 w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie i wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości. Rzecz dotyczy Centrum Integracji Społecznej i w gruncie rzeczy chyba schedy po ZUP-u, tak? Jeżeli chodzi o nieruchomości.
Słowo komentarza z Państwa strony? Tutaj ta uchwała jest jakby kolejną uchwałą w sprawie wyposażenia Centrum Integracji Społecznej. Ma na celu rozszerzenie zakresu posiadania przez jednostkę nieruchomości, odnośnie nieruchomości budynkowych Suwalska 21. Ma to służyć rozwojowi tej jednostki, ale też między innymi uregulowania sprawy dysponowania pomieszczeniami w tym budynku, z uwagi na to, już w tej chwili następują pewne komplikacje dotyczące rozliczenia mediów, kiedy część pomieszczeń jest w zasobie miasta, część już jest w posiadaniu jednostki, więc zasadnym jest, żeby był tutaj jeden gospodarz, który by rozliczał się ze zużycia mediów, rozliczałby też podmioty, które będą od niego dzierżawić. No, ten paragraf chociażby drugi umożliwia, daje taką dyspozycję za zgodą tutaj organu, czyli burmistrza, że CIS będzie mógł te pomieszczenia też komercyjnie wydzierżawić podmiotom trzecim i no, pomoże to w rozliczeniu, bo w tej chwili jakby jest taka sytuacja, gdzie część pomieszczeń posiada, część jest za sobie miasta. Jeden gospodarz tak jest. Zawsze będzie lepszym rozwiązaniem niż kołchoz. Tu w kwestii jeszcze formalnej, nie można. Wczoraj na komisji były takie wątpliwości, to od razu konsekwentnie na każdej trzeba było powtórzyć. W paragrafie pierwszym podnoszono, czy zasadnym jest sformułowanie wyposażyć Centrum Integracji Społecznej, czy po prostu nie pisać, czy powierzyć trwały zarząd. Więc jest to sformułowanie ustawowe i takie powinno zostać, do tej pory w praktyce było zawsze takie stosowane. Natomiast pan był przewodniczący, czyli pan radny Gorzko, dopytywał, czy uchylenie uchwały nie będzie skutkowało jakimiś wstecznymi. Nie ma takiej konsekwencji, tak? Czyli tamto umowy były zawarte po żądaniu istniejącej uchwały, są ważne, tak? Jest ciągłość. Tak? Decyzja i obowiązywać będzie teraz z nami. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu numer 7. Kto się wstrzymał? Przy jednym wstrzymującym 5 za. Pozytywnie zaopiniowali się projekt uchwały. Projekt numer 8 w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w gminie. Tym razem rzecz dotyczy Centrum Profilaktyki i Uzależnień Integracji Społecznej, a kwestia dotyczy takiego budynku tam za basenem. No, za basenem. No jakoś tak. I tak to było. Na potrzeby Uniwersytetu Trzeciego Wieku coś więcej na ten temat? Znaczy do tej pory był wierzawiony, bo ten Szkoda została wierzawiona, ponieważ zaczęła wykonywać ruchy wstecz, tak rozwiązaliśmy też umowę i został ten budynek jakby bez takiego bezpieczeństwa. Natomiast jest także w kontekście ubiegania się o dofinansowanie na tę modernizację. Na cel edukacyjny. Tutaj jakby też nie ma możliwości wydzierżawienia na cele komercyjne również. Tak, dlatego ta uchwała się różni przed. Tylko myślenie edukacyjne? Tak, bo to jest związane chociażby z tym wnioskiem o termomodernizację. W ramach projektu jest przewidziana właśnie funkcja Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czyli musi być tutaj zbieżne, żeby po prostu te działania były wykonywane zgodnie z projektem finansowym. Dobrze. Jakieś pytania jeszcze? Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Jednogłośnie projekt numer 8 przyjęliśmy. Projekt numer 9 w sprawie uchylenia uchwały, że dotyczy uchwały 29/139/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 listopada w sprawie sprzedaży nieruchomości. Uzasadnienie jest, czy pan burmistrz chce jeszcze w tej materii? No, może taka ważna informacja, że projekt uchwały, który był Państwu przedkładany, opierał się na ustaleniu, że to jest garaż. Natomiast po podjęciu uchwały, ponownym, tam był to rzeczoznawca, tak? Tak, obradze strona administratora. Okazało się, że zasadnym jest zmiana funkcji tego, z funkcji komunikacji i transportu na składową. W związku z tym ta osoba, ostatni właściciel, tak można powiedzieć, który będzie zgłaszający, będzie tak samo traktowany jak pozostali, bo w przypadku, gdyby się okazało, że to rzeczywiście jest garaż, to ta uchwała nie mogła być wycofana. Natomiast skoro można to po pomiarach stwierdzić, że to nie jest garaż, tylko skład, że to tam nie trzeba samochodu. Nie zostało stwierdzone, żeby tam ktoś trzymać samochód.
to przywrócenie jakby, znaczy wycofanie tej uchwały spowoduje, że ta osoba będzie tak samo potraktowana jak wszyscy pozostali inni. I myślę, że to jest chyba dobry ruch. Nie będziemy mogli kupić zastosowanie bonifikaty, którą jakby skorzystali pozostali najemcy. Chcemy też tutaj do wyznania tam dopełnić właśnie w kartotece budynku opis, żeby nie było wątpliwości, ale może bym miała opisną problem. Okej. Czy są jakieś pytania? Widzę, kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziesiątka. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, kolokwialnie rzecz nazywając ciągu nieruchomości będących własnością PKP w sąsiedztwie torowiska. Panie burmistrzu, po co nam to? Poprawka, po co nam to? Czyli to jest ta autopoprawka do projektu numer 10. A, tu jest, że to jest do 10. Wycięliśmy. Zdecydowaliśmy zmienić trochę redakcję tej uchwały z tego względu, żeby mieć jasność, że Rada Miejska zezwala na nabycie tych nieruchomości, ale jakby nie łącznie, tylko można wybrać, tak, które. Bo taki zapis, jaki był, jakby notariusz mógłby mieć wątpliwości, czy intencją uchwałodawcy było zezwolenie w pakiecie, czy zezwala też na cząstkowe. Ten zapis jest bardziej elastyczny, tak? Czyli jeżeli zdecydujemy, że na przykład któraś nieruchomość nam nie jest potrzebna, to nie będziemy musieli jej kupić. Natomiast poprzedni mógłby być tak wygodowany, że albo wszystko, albo nic, tak? Czyli daje zezwolenie, ale na wszystko, albo nic. Więc to jest bardziej elastyczne. Natomiast nieruchomości wydają się, że mogą nam się przydać. O, tak, niektóre są jakby wykorzystywane przez ekomarinę. No do tej pory tak, są wykorzystywane. Warto by było mieć przynajmniej możliwość, znaczy, żeby Rada Miejska podążyła do zezwoliła na zakup tych nieruchomości, gdyby kolej chciała się... I będzie ten przejazd rowerem dalej aż tam do Bystrego. Do Bystrego? To jeszcze raz. Ale do przejazdu kolejowego rowerowego. Do przejazdu kolejowego. Znaczy łatwiej będzie to planować na swoim, o tak. Można to zrobić. Będzie można to zrobić. O, już będzie można to zrobić. Na drugą stronę przejazdu. Na rolę. Na rolę teraz, byśmy mieli problem, nie wyczynić. Już sypali. No dobrze, Państwo, zobaczymy, na jakich warunkach ewentualnie kolej będzie chciała z nami na ten temat rozmawiać. Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały? Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu? Jednogłośnie. Projekt numer 11. Aha, no to już jest, myślę, że to jest ten projekt, który zostawimy już nam wszystkim razem na sesji. Jako komisja nie będziemy się do przedmiotowego projektu ustosunkowywać, a więc do projektów dotyczących rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Spraw Społecznych i do projektu dotyczącego sprawy powołania członka Komisji Spraw Społecznych. Projekt numer 13 to jest z kolei projekt, który też w mojej ocenie będziemy analizowali na bieżąco na sesji w planie pracy Rady, tak samo jak i projekt dotyczący sprawozdania czy informacja Komisji Rewizyjnej z działalności, jak i to przyjmujemy również, przypominam, w charakterze uchwały, czyli plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 2016 roku. Chyba, że Państwo w kontekście tego projektu macie jakieś uwagi i własne wnioski, które powinniśmy zgłosić na sesji. Ja mógłbym? Proszę bardzo. Skoro tutaj jest mowa o tym planie pracy dla całej Rady, to może tak parę słów takiego wyjaśnienia. Otóż w ostatnich 10 dniach bodajże w Giżycku w rozmowach pomiędzy mieszkańcami bardzo dużo krytycznych słów się pojawiło odnośnie odśnieżania miasta.
No i oczywiście to jest krytyka uzasadniona, to jest prawda. I wobec tej prawdy trzeba stanąć, tak jak to się mówi, twarzą w twarz i powiedzieć: zawiodłem, przepraszam. Zawiodłem ja, jako pojedynczy radny, zawiedliśmy wszyscy jako cała rada i zawiódł samorząd, bo mieszkańcy odbierają to w ten sposób, nie rozdrabniając tej odpowiedzialności na poszczególne organy czy poszczególne osoby. W związku z tym na bieżąco, na gorąco należałoby przeprowadzić taką analizę dogłębną i wypunktować pewne niedociągnięcia, błędy, niedopatrzenia, pomyłki i w oparciu o te sprawy, o te błędy spróbować sformułować taki sposób zabezpieczenia się przed powtórkami. I od razu tutaj taki wniosek składam zarówno do planów pracy komisji, szczególnie Komisji Mienia, jak i do planu pracy całej Rady Miejskiej. Żeby w tych planach znalazł się taki punkt, który będzie mówił o tym, tak jak to jest przed sezonem, czy miasto jest przygotowane do śnieżnej zimy i mroźnej zimy. Tylko żeby to był taki zapis, który nie będzie tylko odfajkowany tak na podstawie jakichś tam dokumentów, tylko żeby to był taki zapis, który jeszcze będzie w jakiś sposób uzupełniony, uszczegółowiony takimi konkretnymi jakimiś działaniami. Takimi jak na przykład wizytacja poszczególnych miejsc w mieście, skrzyżowań, chodników, wraz oczywiście z wykonawcą, bo podejrzewam, że już powinien być ten wykonawca. I to powinno się odbywać, ta taka lokalna wizytacja w miesiącu, no parę miesięcy przed sezonem, przed zimą, tak żeby można było, bo podejrzewam, że w efekcie takiej właśnie takiego oglądu sytuacji w mieście pojawią się jakieś wnioski. Na przykład taki, że należy przesunąć jakiś kosz na śmieci, że należy przestawić znak, że należy wyciąć drzewko jakieś. Często zdarza się tak, może nie za często, ale są takie miejsca w mieście, chodniki, gdzie drzewko, a obok jest słup oświetleniowy. Metry to na chodniku. Absolutnie tam żaden sprzęt nie wjedzie. Czy wykonawca jest w stanie, to znaczy takie pytanie, taki wniosek, czy wykonawca uwzględnia ręczne odśnieżanie takich miejsc właśnie? I wszystko. No to właśnie o to chodzi, żeby to skonkretyzować. No tutaj szczególnie chyba Komisja Mienia mogłaby w tej sprawie w jakiś sposób tam zadziałać. Druga sprawa, którą chciałbym wnieść do porządku, to znaczy nie do porządku, do planów pracy, tylko chciałbym zapytać tutaj w tej chwili od razu przy okazji, żeby później nie zabierać głosu. Pan burmistrz powiedział, że będzie tworzony taki program, plan, harmonogram remontu, naprawy ulic, chodników przy współpracy z powiatem. Chciałbym się zapytać, czy możliwy byłby udział Komisji Mienia przy tworzeniu czy współuczestniczeniu właśnie przy pracach nad tym planem. Dziękuję. Czyli rozumiem, że płynnie przechodzimy do punktu kolejnego, czyli dyskusja nad planem pracy Komisji w bieżącym roku kalendarzowym. Abstrahując od tego, że tylko teraz ja oczekuję tak naprawdę, Ludwiku, konkretu, a więc, że jeżeli chodzi o plan pracy Rady Miejskiej w Giżycku na rok 2017, mamy wniosek, żeby nie wiem, w kwartale pierwszym, drugim, trzecim lub czwartym pojawił się zapis o następującej treści. Przygotowanie do ostrej, mroźnej zimy. Odpowiedź jest banalnie prosta. Nie ma takiego miasta, które jest w stanie przygotować się do ostrej i mroźnej zimy. To jest sprawa z jednej rzeczy. Ja nie chcę się powiedzieć na temat jakości ośnieżenia ulic,
Natomiast co do jakości ociężenia chodników, to duże pretensje przede wszystkim do właściciela posesji. Oczywiście, to też kwestia. To jest właśnie tak. Wszyscy narzekają, są burmistrz, miasta, samorząd. Ja nie uważam, żebym dał planę w tym przypadku. Ja nie jestem odpowiedzialny za pali śniegu. Ani za to, że ktoś nie odśnieżył swojej posesji. Wystarczy się, a właśnie, to trzeba mieszkańcom jednak uświadomić, że miasto nie jest właścicielem wszystkich ulic i wszystkich chodników. I że ci, którzy mają swoje posesje przy chodniku, jest im obowiązkiem odśnieżyć. Przejdźcie ulicą Pionierską, na przykład Ludwiki, i zobaczysz sobie szachownicę. Tutaj masz ładnie odśnieżone, a potem jest sajgo. Na każdym. Czyli krótko mówiąc, na większości. Ja ostatnio, ja nie jeżdżę samochodem, a obecnie rowerem nie za bardzo, jeszcze po drodze, dużo chodzę po mieście i widzę, że bardzo wielu mieszkańców, właścicieli posesji daje plamę. I potem psy się wiesza na radnych, psy się wiesza na urzędnikach, psy się wiesza na burmistrzu, a nikt nie dostrzega, że nie posprzątał na własnym podwórku. Krótko i na temat. Trzeba ludziom tłumaczyć. Za chodnik odpowiada właściciel posesji. Czy mu się to podoba, czy nie? Ma to w obowiązku. No nie zawsze. Bo nie powiem, niektórzy mieszkańcy podpisują umowę z firmą, która posprząta. Nie, ale nie zawsze. Nie zawsze. Posesja to chodnika i dziela chodnika i pas zieleni. Tak, ale jak się bardzo rzadko się tłumaczy. Bo to warszawska to mówi, czyli warszawska jest w miarę dobrze śnieżona, uważam. Natomiast te poboczne, mówię, Daszyńskiego, Pionierska i te tam dalej idą, to jest dobrość zdawka. Przy urzędzie skarbowym się poszołka uciąłem. Chciałem się zapytać, kto jest właścicielem tego chodnika? To nie ja, przy urzędzie skarbowym. Pod tą kaszą jest tak piękny lud, że tutaj. Jeszcze to jest firma. Proszę Państwa, a gdyby tak, żeby wziąć trochę temat do przodu, ja rozumiem intencje Ludwika. Tematu od tak po prostu możemy dyskutować, emocji mamy dosyć po ostatnich dwóch tygodniach dotyczących odśnieżania, że na przykład w trzecim kwartale do planu pracy Rady Miejskiej. Mamy tutaj różne tam przygotowanie, choćby skoro mamy przygotowanie tam do sezonu letniego, to możemy robić również przygotowanie do sezonu zimowego i w tym momencie będziemy wiedzieli, czy są przetargi, czy nie będzie przetargów, kto wygrał, kto będzie realizował. Taka uwaga formalna, żeby mogę... Proszę bardzo. Jeżeli mielibyśmy rozmawiać o tym przed przetargiem, to trzeba to zrobić w drugim kwartale. Dlatego, że te umowy zazwyczaj kończą się w maju, zaczynają nowe w czerwcu. Nie wiem, to chyba chodziło, że się przed wykonaniem sumy. No właśnie, no ale to jeżeli komisja... Znaczy ja myślę, że panie burmistrzu, co my wniesiemy przed przetargiem? Naprawdę, nie, że to, mamy swój koncert życzeń. Chodzi przed wykonaniem usługi, tak? Tak. Moim zdaniem jest wiadomo, kto wykonuje usługę i w tym momencie możemy analizować, czy w związku z tym widzimy obawy, czy jest przygotowany, na co chcemy zwrócić uwagę i tak dalej. Proszę bardzo. Znaczy, ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. I dobrze, że to wyszło od radnych, tak? Że chcą sami sprawdzić, bo przynajmniej część z Państwa zobaczy, jak to w rzeczywistości jest. Bo polskie prawo dopuszcza wiele rozwiązań, między innymi wspieranie się potencjałem obcym. I teraz zakładając, że Państwo pójdziecie do firmy i powiecie do właściciela, proszę pokazać nam, jakim Pan dyskonuje pługami. A on pokaże kartkę, takimi. No, tak? I to jest zgodne z prawem, tak? Bo on może dysponować potencjałem zewnętrznym, czyli jakaś firma mu wyklarowała, że mu wypożyczy. My w tej chwili zabezpieczamy się w ten sposób, bo co jest ważne, to nie jest nowe rozwiązanie. Rozwiązanie jakby powierzenia wykonania tej usługi firmom zewnętrznym jest praktykowane tutaj w Giżycku od lat, ja nie wiem, no nie przypominam sobie, kiedy ostatni raz robiła to miejska firma, tak? Czyli od dawna. Nawet ZUK w tej strukturze własnościowej, której był firmą zewnętrzną, dlatego że musiał startować w przetargach. Czyli 32% nie wystarcza, żeby in-house zlecić. W związku z tym, że się warunki bardzo mocno zmieniły przez ostatnie kilka lat, bo po pierwsze wypadł ZUK, wiadomych powodów, to już Państwo znacie szczegóły. Notabene likwidacja ZUK-u zakończyła się chyba 5 stycznia. Tak można przyjąć. Oczywiście jeszcze jedno zgromadzenie wspólników, czyli z tego 1 stycznia, ale już chyba ostatecznie na rachunku jest zero w każdym razie, czyli ZUK już w zasadzie nie istnieje. Dwa,
przemery. Druga firma, która powstawała, dwie firmy powstawały na bazie ZUK-u, to jest firma pana Morskiego i firma Chemiplon, które zajmowały się tego typu usługami komunalnymi, wystartowały w przetargu w tamtym roku. Jedna z tych firm została wykluczona, tak, z przetargu. Ta z większym doświadczeniem, tak może to nazwijmy. No i w maju okazało się, że zostaje jedna firma, która może nam to wykonać. Kwestia dlaczego na rok, bo to też jest istotne, bo nawet ostatnio rozmawiałem z panem Czubrykusem na ten temat, bo my jak kończyliśmy likwidację ZUK-u, no to sobie powspominaliśmy parę rzeczy. Pierwszą rzecz, którą wspominaliśmy, to jest taka, że na ZUK też były narzekane. Tak? I dzisiaj wracamy do tego, że nie było uzasadnione i nawet, że były... Zwłaszcza na nieodśnieżenie ulic, które nie były przedmiotem umowy. Tak. I dzisiaj też tak jest. Nie wszystkie ulice są przedmiotem umowy. Tak. I, a do nas wpływają skargi. Teraz dlaczego na rok? Za pierwszym razem była taka sytuacja, że ZUK był już postawiony w stanie likwidacji, ale mówiliśmy się ze wspólnikami w ten sposób, że jeżeli coś siekolwiek zmieni na rynku, a w tym momencie nie było perspektywy takiej bliskiej, to likwidację zawsze można cofnąć. I dlatego ja poleciłem przygotowanie przetargu na rok, żeby umożliwić ZUK-owi wystartowanie w następnym przetargu. Musi być podpisane na 3 lata, to bezwzględnie nie dalibyśmy mu tej szansy. Profil spółki był taki, że w zasadzie większość zamówień, to czy może większy portfel, największy był to jest gospodarka odpadami. I po straceniu jakby tego zadania, bezpowrotnie, tak, bo to cały sektor wyleciał, drugim takim ważnym była właśnie ta sprawa utrzymania czystości i porządku w mieście. I dlatego jedynym ratunkiem na ten czas było jakby umożliwienie nieblokowania, tak? Też nie chciałbym być posądzony o to, że doprowadziło do tego, że ZUK w ogóle nie miał szansy, żeby następnym przetargu wystartować. Więc był to rok. W drugim przypadku było tak, że już było wiadomo, że ZUK-u nie ma i już możemy Państwu zdradzić taki rąbek tajemnicy, że pracowaliśmy nad uruchomieniem własnych takich usług, między innymi przy wykorzystaniu potencjału przeciwostaw obociągów kanalizacji w Czepewiku, ponieważ jest to spółka w 100% miejska, posiada swoje nieruchomości. A w związku z tym, że ryzyko było duże jakby uruchomienia tego tak zaimprowizowanej spółki, na wariata, trzeba było zdecydować, czy zawieramy z kimś kontrakt na 3 lata, czy znowu powtarzamy jakby ten roczny, który się notabene jako tako sprawdził, tak? Wtedy Chemiplon nie było takich narzekań, ale też i zima trwała 16 dni, tak? To jest zupełnie inna, czy tam 18, to jest zupełnie inna kwestia. I więc płynnie przechodzę do takiego wniosku. Rodzą się pewne, po 25 latach samorządności, rodzą się pewne wnioski. Na początku samorządności wszystko było outsourcingowane. Tak? Czyli najlepiej by się zajmował tym ktoś na zewnątrz. Tak też administracja budynków komunalnych została przekształcona w spółkę administrator, tak? I wiele takich rzeczy. Miasto się wyzbyło w zasadzie usług, powierzając to firmom zewnętrznym. I teraz nasuwa się taki wniosek, ponieważ my tutaj dyskutując w urzędzie, będzie też powołany taki specjalny zespół, który będzie do końca stycznia, podejrzewam, swoje wnioski przedstawi. Dyskutujemy o tym, czy tworzenie własnej firmy nie jest krokiem w tył. Takim dużym krokiem w tył, tak? Czyli tendencja była, żeby wszystko było outsourcowane, zewnętrzne firmy. My tylko dbamy o to, żeby zapewnić finansowanie i podpisanie kontraktu. Czyli to mówiąc, ja w mediach, że jesteśmy przygotowani do zimy, mówiąc oczywiście o PEC-u, tak, i innych spółkach, miałem na myśli to, że my zadbaliśmy o to, że jest w budżecie kwota, która wystarcza na wykonanie tych usług, bo to jest kwota identyczna jak mówiąc ZUK, tak, czyli na takim poziomie. I jest podpisany kontrakt z firmą, która się podjęła tego w tym standardzie określonym w umowie spełnić. Natomiast ja nie jestem w stanie ręcznie sterować właścicielem firmy. Znaczy nie jestem w stanie nakazać, mimo że to robimy, że ma zrobić to, ma zrobić to i pilnujemy tego objazdami miasta, czy podejmujemy podwykonawców sami w dni wolne, bo to były dni wolne, kiedy zdecydowaliśmy się wpuścić do innego wykonawcę, które 40, nie wiem, 40 ton, czy ile tam? 19 ton. Mieszanki w jeden dzień w naszych drogach rozprowadził, ponieważ tamta nie działała. I powiem tak, jesteśmy w stałym kontakcie oczywiście z osobami, które mają doświadczenie w tym, to bardzo duże. I ostatnio jedna z osób powiedziała mi tak, w tych warunkach, które były ostatnio, żadna firma by sobie nie poradziła. Żadna. Była prosta sprawa. Jeżeli w odpowiednim momencie nie zastosowało się odpowiednich środków, to ten błąd już się nie dało go naprawić. Ponieważ spadek temperatury był tak szybki, że to, co rozpuściło, zamarzło. Tak? Czyli te środki zaczęły działać,
rozpuściły tę pierwszą warstwę lodu, a później spadło bardzo szybko do minus 15 stopni. I w tym momencie tylko szybka reakcja chemią typu chlorek magnezu bądź chlorek wapnia mogłaby sytuację poprawić, ale trzeba objechać ileś kilometrów. Więc do 6 czy 7 rano tak by się tego nie dało zrobić. Standard na drogach krajowych jest zupełnie inny i w naszej specyfikacji ten standard nie jest uwzględniony. Bo to jest standard, gdybyśmy chcieli utrzymać u nas na czarno wszystkie drogi w mieście, kosztowałby nas, ja wiem, za 4-5 milionów. Bo tam jest czas reakcji już podczas opadów, to jest utrzymanie powiedzmy stałej czarnej nawierzchni. I tak naprawdę w kraju to tylko drogi krajowe chyba utrzymują w ten sposób swoje ulice. To jest drogi standard, bo wymaga potencjału ludzkiego, maszynowego. I chemii. Chemii, tak, wszystkiego. Powiedziałbym, że tak, przyjrzeliśmy się tego miasta, mówi, zobacz, masz tu nie ma rzeczy przy drodze? No nie ma. A mówi, bo przez ileś lat stosowali zawsze słup, nie? No tak, mieszkańcy. Więc jest to też to, ale tam nie obojętne dla zieleni. Dla wodów. Dla samochodów i tak dalej. Trzeba też umiarkowany sposób postępować. Z tym trzeba mitem walczyć, bo sól to dzisiaj jest najgłupsze rozwiązanie na walkę. Mamy czarną drogę, ale wypada nam praktycznie dużo drzew. Później mówimy, że dlaczego to drzewo jest wycinane, tak? Dlaczego jakieś krzewy tam nie odrastają. To ma nieobojętny wpływ. Natomiast dostaliśmy informację, że istnieje taki polski środek, nie będę jego nazwy wymieniał, bo to żeby nie być to reklamę. I że on jest obojętny dla środowiska, obojętny dla maszyn, obojętny dla ubrania. Jeden z tytułów... I nie jest poświęcony do książek... Więc sprawdziłem, to powiem Państwu tak, ten środek rzeczywiście zdobył bardzo wiele nagród, ale on się raczej nadaje do stosowania powiedzmy w domkach, kiedy mamy jeden pojemnik, na całą zimę sobie możemy pozwolić. Znaczy, to na tym środku kosztuje ponad 5 tysięcy. Jest oparty na chlorku wapnia, a chlorek wapnia kosztuje 1000 tam złotych z kawałku. Więc to pięciokrotnie droższy środek. Natomiast tona tego środka to jest, ja nie wiem, czy nam na główne, no powiedzmy na główne drogi na jedno posypanie, tak by wystarczyło. I tak gdybyśmy ten środek stosowali, to wtedy nie już nie 3 i 4 miliony, tylko pewnie więcej byśmy musieli przeznaczyć do likwidacji go ulać, bo likwidacja to jest najważniejsze. ZUK stosował mieszanki piasku z chlorkiem sodu, czyli z solą drogową, w proporcjach różnych. Najbardziej bogata była 50-50, czyli 50%. No, nasz wykonawca deklaruje, że też ma takie mieszanki i ma też chlorek wapnia, czyli w razie, jak gdyby trzeba było chlorek wapnia do minus 30 chyba jeszcze wchodzi w reakcję z lodem, w razie potrzeby jest w stanie zareagować, w tymże w odpowiednim czasie, bo jeszcze raz mówię, te wszystkie problemy wykonawcy były wynikiem błędu popełnionego na samym początku i my go za to oczywiście rozliczamy. To nie jest tak, że mówimy, no dobrze, popełnił błąd, tam ktoś załadował taką mieszankę, rozwiózł, a za 2 godziny się okazało, że to już zamarza, nie było już czasu. O 4 zaczęli? Tak, o 4 zaczęli jeździć, tam o 3 coś. 4:30. Po 2 godzinach była 6:30 i w zasadzie już to zamarzło. Nie miał już szansy, żeby naprawić, bo ta reakcja też potrzebuje czasu. To nie jest tak, że po chlapie już to działa. Więc gdyby nawet w tym momencie bogatszą mieszankę załadowano, a to też jest czas jest, załadunku jakieś tam powiedzmy pół godziny i rozwieźć po wszystkich ulicach, to też jest powiedzmy 2 godziny, to mamy godzinę 10, tak? Już po wszystkim. Tak w zasadzie można powiedzieć, że wszyscy są mieli pojechać rano do pracy, tu pojechali i już się poślizgali. Więc tutaj względy wykonawcy są bardzo... Brak doświadczenia i brak wyobraźni, no, taka jest poza życia. Prognoza pogody na ten wieczór była znana od kilku dni. Ale mówiliśmy o 22, jeszcze było przypominanie wykonawcy o tym, że zbliżają się bardzo duże mrozy i spadek temperatury będzie gwałtowny. Trzeba myśleć. Jeżeli ja zobaczyłem po 23, że przejechał pług i na odśnieżone wjazdy i chodniki odrzucił taką pryzmę tej kaszy i było wiadomo, że tej nocy spadnie temperatura z plus 2 do minus prawie 15, no to jeżeli teraz się nie sprzątnie tej mokrej kaszy, to się rano nie wyjedzie, bo będzie po prostu bariera lodowo-betonowa. Więc kto się wtedy ubrał w kamasze i posprzątał, ten rano mógł wyjechać. Czyli jest... rozumiem, że ty żeś się ubrał w kamacie w Salawii. Ja na rondzie w doświadczyłam czegoś w swoim życiu, czego nigdy nie doświadczyłam. No, obróciło mnie w
zwrotną stronę. No i stoję. Przestraszyłam się niesamowicie, co tu teraz zrobić. Nie, gdzie policja? Czy to musi być policja złe? Straż miejska prawie, że za policją. Inne samochody, zjechało wszystko na bok. Wyjechać nie można było. A ja jedna w odwrotną stronę wyjechałam w stronę poczty. Nikt nic nie zrobił. Ale jest monitoring, proszę Państwa. Ja wykorzystam tą dyskusję do przedstawienia Państwu propozycji, które chciałem przedstawić, jeżeli chodzi o plan pracy komisji naszej. Bo w jakiejś mierze to również koresponduje. Ja oczywiście dalej podtrzymuję wątek, że moglibyśmy zgłosić ten właśnie postulat. Nawet jeżeli to jest ogólny zapis o tym przygotowaniu do sezonu zimowego, to mógłby być i ten trzeci kwartał myślę, że jest ok. Natomiast o czym ja myślałem, nie jestem zwolennikiem, że tak powiedzmy, programowego działania, w sensie, że co miesiąc musi być jakiś temat, bo to jest robota dla statystyk i sprawozdań, a nie żeby coś sensownego z tego wyszło. Są problemy, które moim zdaniem powinniśmy jako komisja w tym roku się do nich odnieść. Z jednej strony jest to inwestycje, tematyka związana z inwestycją, czyli z rondem. Inwestycja nie nasza, na naszą rzecz. Natomiast były tematy, podnoszone głosy, zapytania o to, jak będzie rozwiązana kwestia komunikacji w trakcie trwania inwestycji. Coś wiemy, burmistrz również o tym informował przy okazji różnych właśnie tych informacji przedstawianych na sesji. Być może dobrze by było jako komisja, żebyśmy zaprosili przedstawicieli inwestora, czyli tutaj chodzi o naszą Giżycki Oddział Generalnej Dyrekcji. Spotkali się w swoim gronie z udziałem burmistrzów, urzędników. Może doprosili również przedstawicieli gminy po to, żebyśmy kompleksowo zostali z tym zapoznani. Może być tak, że okaże się, że możemy tylko i wyłącznie dowiedzieć się, co i jak będzie zrobione i koniec dyskusji. Może się okaże, że będzie przestrzeń do uwzględnienia pewnych sugestii. To jest pierwszy temat, który chciałem rzucić pod Państwa rozwagę. Następna kwestia to jest to, co również czeka nas w najbliższym, już teraz w tym roku. Czyli kończy się umowa na komy na odbiór nieczystości. Jest kwestia zmiany ustawy w tym zakresie i wprowadzenie przymusowej de facto segregacji dalej idącej, aniżeli zmieszane suche i zmieszane mokre, a więc kolorowe cztery kontenery. No i pytanie w związku z tym, do którego my już żeśmy się odnosili wcześniej jako Rada i Komisja w kontekście dyskusji nad naszym działalnością w związku śmieciowym. Co dalej w związku z tym, z naszymi pomysłami na bycie w związku śmieciowym, co ewentualnie w kontekście możliwych ruchów naszego samorządu, jeżeli chodzi o pracę nad przetargiem na odbiór nieczystości. Moim zdaniem powinniśmy to omówić im wcześniej, tym lepiej, bo ten przetarg podejrzewam, że też będzie w połowie roku rozstrzygany. I ten temat, który w jakiejś mierze jest związany z tą naszą dyskusją. Ja sobie napisałem ZUG znak zapytania, czy tam ZUG BIS znak zapytania. Przewijało się to jakby w wniosku samym Ludwika, no bo temat, troska. Pan burmistrz wspomniał tutaj o całej tej historii, o tych właśnie takich przymiarkach, które były robione. Temat jest w mojej ocenie w dalszym ciągu aktualny i moglibyśmy tutaj w naszym gronie razem z burmistrzami, myślę, porozmawiać, jaki model, jaki zakres ewentualnych działań, które by ta firma ewentualnie mogła robić. No ale to jest czysta komunałka tak naprawdę i jeżeli ktoś ma się tym zainteresować, to myślę, nasza komisja powinna bez dwóch zdań. W ramach takiego troszkę obowiązku, skoro już PEC odwiedziliśmy, to proponuję, abyśmy w tym roku również odwiedzili kolejną naszą spółkę strategiczną. W tym momencie myślę, że w końcu już pan prezes przestanie narzekać, że w PEWiKu unikamy i po prostu wybierzemy się. Przy czym tutaj proponuję, myślę, że raczej tam końcówka trzeciego kwartału, jeżeli chodzi o wizytę w PEWiKu.
pytanie, przepraszam, pewików w sensie i oczyszczalnia i wodociągi, czy któryś z tych, bo to jest ważny temat. Ja osobiście myślałem o oczyszczalni. To raczej wolę, znaczy polecałbym jednak zimniejsze miesiące. Ale ja zakładałem, że ten końcówka września to już da się. No ja aluzję paniało, że tak powiedzmy. Panie burmistrzu, także no o tym myślałem też. No. Pieniądze nie śmierdzą. Ale nie żeby jeszcze bardziej. Znaczy, umówmy się, że to nie zdecydowaliśmy jeszcze niczego. Ale gdybym mógł coś polecić, to naprawdę polecam radnym i życzę tych, którzy nie byli albo dawno byli, odwiedzenie też wodociągów tam na Wydowę, tak? Myślę, że tutaj z panem Tadeuszem już dogadamy kwestie i być może połączymy po prostu jedno z drugim. A termin, biorąc pod uwagę nasze wyobrażenia, kiedy jest to najlepiej, skonfrontujemy z poglądem pana prezesa i znajdziemy dobre rozwiązanie. I ostatnia rzecz, którą też podrzucono mi ten temat, który notabene zresztą już żyje od jakiegoś czasu i tą dyskusję mamy choćby przy okazji niektórych projektów uchwał, a więc budzący zainteresowanie większe lub mniejsze kwestia wysokości zabudowy w naszym mieście. Ja przyjąłem z pokorą to, iż powinniśmy jako komisja się tym zająć, ale też powiem całkiem szczerze, jako komisja nie wyobrażam sobie tego, abyśmy dyskutowali tutaj we własnym sosie i artykułowali swoje własne poglądy wybitnych fachowców na temat urbanistyki, warunków technicznych, ekonomicznej strony sensu inwestowania w budynki niskie czy też wysokie. Jeżeli mielibyśmy się tym zająć, to tak naprawdę powinniśmy tutaj zaprosić do tego najlepiej speców, których jeszcze najlepiej nie znamy osobiście i najlepiej, żeby oni z tym miastem nie byli związani. I tak obiektywnie z perspektywy, w cudzysłowie, kosmosu powiedzieli, na co takie miasto jak Giżycko, biorąc pod uwagę takie, a nie inne uwarunkowania i okoliczności. Nie powiem, że jest skazane, ale z jakimi uwarunkowaniami trzeba się liczyć, z czym być może w jakiejś perspektywie trzeba się pogodzić, albo powiedzieć sobie, że nie, dziękujemy, ale w zamian za to konsekwencje są takie i takie. Ten temat widzę tylko i wyłącznie w takim scenariuszu. Więc jak Państwo widzicie, są to w gruncie rzeczy 4-5 tematów. W zasadzie jedna wizyta i 4 tematy, które chciałbym zaproponować do rozwagi w tym roku. Myślę, że twierdza, Pani Mario, parę rzeczy się wyjaśnia, więc przechodzimy do kolejnej fazy inwestycyjnej, a więc jeżeli chodzi o warsztat zbrojmistrza, czekamy na decyzję ministerstwa, czy dostaniemy środki na kolejny fragment muru Carnota, więc są rzeczy, które dobrze było, żeby właśnie zadziałały i jeżeli one zwłaszcza zadziałają, to w tym momencie jesteśmy w stanie chyba nawet ekstraordynacyjnie zastanowić się, to jaki ewentualnie dalej perspektywicznie kroki widzimy, ale na dzień dobry, daj Boże, żeby nam się udało i warsztat zbrojmistrza sprawnie odpalić i uruchomić go na sezon, dać turystom w zupełnie innej formule, no i oby udało się z wnioskiem, no zagalopowałem się, ale ja szczerze mówiąc bardziej myślę o tym murze Carnota, żeby była kolejna transza z ministerstwa, żeby z tego się zrobił swoisty samograj, bo tutaj przerwa w tej inwestycji nie jest wskazana, a perspektywa czasowa jest odległa, żeby zamknąć cały obwód. Ten wniosek, który został złożony, jest bardziej śmiały od poprzedniego. Być może, jeżeli dostaniemy to dofinansowanie, to wykonamy dłuższy odcinek muru. Myślę, że tutaj jest coś. Na bieżąco jesteśmy tak naprawdę w temacie twierdzy i są zadania, które już sobie postawiliśmy jako samorząd. To nie znaczy, że nas to nie interesuje, ale pomyślałem o tych. Ale to przemieniam, to są moje propozycje, jeżeli chodzi o tematyki, które moglibyśmy się zająć jako komisja i nie wyklucza to innych propozycji.
W tym kontekście, panie burmistrzu, pytanie a propos tej organizacji ruchu przy okazji ronda. No, jesteście bliżej kuchni tematu. Pytanie, czy jest jeszcze o czym dyskutować? Myślę, że jest. Oczywiście nic jeszcze nie zostało wykonane, więc sprawa jest otwarta. Z tym, że ja tutaj jakby pamiętam dokumentację projektową i te objazdy, które były tam sugerowane. No, trzeba się liczyć z tym, że przez jakiś czas w ogóle to skrzyżowanie będzie przejezdne, tak? Zupełnie. Ale w związku z tego, że zakres jest budowy dwujezdniowy, narzuca się jakby samoistnie, że powinna być wykonana jak jedna jezdnia i puszczona jak jedną jezdnię, później druga. Oczywiście to nie jest takie szybkie i myślę, że dlatego półtorej roku przewidziano czas budowy, ponieważ żeby umożliwić przejazd przez to skrzyżowanie, ponieważ jest to droga krajowa i puszczenie ruchu w miasto przy naszej specyfice jeszcze mostu brutowego, no jest zadaniem ryzykownym, bo bez cały ruch się zatrzymał po prostu na krajówce, tak, gdyby miał przez miasto. Nie, sądzę, że do sprawy trzeba będzie wrócić, ale my ciśniemy, że tak nazwę, wersję, żeby budować podruchy, tak zwane. Czyli budowa obok, to jak się to dzieje normalnie. Mieszków, ostrów. Na przykład, przyjeżdża się starym przebiegiem, tak, buduje się nowa, później się otwiera ten nowy, dobuduje się drugą część. Tylko jeszcze raz mówię, na pewno przez jakiś czas będzie w ogóle nie przejeżdżał. Tam przełożenie sieci. Tak samo budowa skrzyżowania wykluczy na pewno komunikację przez to. A czy możemy uznać, że biorąc pod uwagę kalendarz, to jest z tych wszystkich tematów ten, który jest najpilniejszy, bo później może być za późno? Nie, na dyskusję. Za późno. Generalna dyrekcja chce w marcu już rozpocząć budowę, także. No i że oczywiście przetarg się powiedzie, tak? Bo to, że wszystko będzie w porządku. My ze stadionem się bijemy od września. No stadion tam nie jest w linii. Chce się bić trzeba. Proszę Państwa, no, otwieram w związku z tym dyskusję. Czy wprowadzamy w charakterze naszego wniosku komisji punkt do programu pracy Rady w trzecim kwartale, punkt pod nazwą przygotowanie miasta do sezonu zimowego? W takiej formie mogą być, Ludwiku? Prosto? Może być, tak. Zgadzasz się jako inicjator pomysłu? Czy Państwo no, popieracie ten wniosek? Popieramy. No to ja się cieszę, że nie muszę prosić o głosowanie, więc jako przewodniczący komisji zgłoszę ten wniosek formalnie w trakcie czwartkowej sesji. A jaki to tam będzie miało numer, to już jest zupełnie inna para kaloszy. Plan pracy na ten rok. Czy Państwo macie jakieś propozycje inne? Czy uważacie, że powinienem to ubrać już w wersję papierową do przedstawienia, do zaakceptowania na lutowym posiedzeniu? Wystarczy za dużo. Nie, ja mam jeszcze jedno. O! Ale takie krótkie. Tylko jeszcze mam pytanie. Panie burmistrzu, w zeszłym roku Pan mówił, że jest taka umowa pisana czy niepisana z powiatem, że wspólnie robimy jedną dużą drogę i po nią przyjmujemy. To jest w zeszłym roku. Ale ta droga jest planowana. Mówię o trzecie? Kolejowa? No przejmujemy już ze 30 parę. Nie, że jedno dużo robimy wspólnie corocznie. Że jedno robimy wspólnie. Ale kolejowa będzie. Ale to Schetynówkę chodziło, tak? W tym roku do Schetynówki, z tego co pamiętam, to na terenie miasta powiat żadnej drogi nie zgłasza. Natomiast jeżeli będzie program utrzymany, to w przyszłym roku, 1 maja, ale 1 maja. A mój problem dotyczy tego, bo ostatnio właśnie od mieszkańców Wilanowa dostałem taką uwagę, że jednak dużo dróg jest utwardzonych, ale przypomina drogi gruntowe. I żebyśmy zrobili taki spis wszystkich ulic na terenie miasta Giżycka, tak, albo na terenie gminy, bez znaczenia czyje one są, takie, które jakby w pierwszej kolejności nie tyle potrzebują remontu, co wymagają zbudowania tej drogi, bo leżą płyty kilkadziesiąt lat. Leżą płyty kilkadziesiąt lat, takich ulic jest na Wilanowie kilka. Myślę, że w mieście może też gdzieś tam by jeszcze takie ulice znalazły, żeby taki wykaz ulic, nazwisko nie odpowiada droga gruntowa, droga utwardzona, droga asfaltowa, ale takie drogi, które przypominają ten krajobraz Marsa, kiedy też spadnie, a te, które już są asfaltowymi,
i te asfaltowe. Więc... Panie, my jako komisja tego nie przygotujemy, bo wiedzy takiej nie mamy. Nie ma potrzeby, bo istnieje. Wyślemy wniosek do pana burmistrza o przygotowanie takiej listy, ale pan burmistrz tutaj już coś tak... Proszę. W 2015 roku, jak państwo uchwalaliście deklarację w sprawie przejmowania dróg, myśmy zrobili taki spis, łącznie z określeniem stanu infrastruktury w drodze, nawierzchni, oświetlenia kilka współczynników wyznaczyliśmy. W oparciu o to robimy co roku analizę i wybieramy drogi do przejęcia. Z tym, że ta tabela traci powoli rację bytu, bo zdaje się, że przejmiemy niedługo wszystkie drogi od powiatu, które są na terenie gminy miejskiej Giżycko i wszystkie już będą nasze. Natomiast dane w tej tabeli są cały czas i one... Tam kiedyś radny Zakrzewski nawet postulował, żeby mógł udostępnić ten Excel, ale pan burmistrz nie wyraził zgody. Nie, no pracowaliśmy się i... Ale ten akt już mamy cały czas. To nie jest informacja publiczna, mogę dane końcowe udostępnić, natomiast nie źródłowe, bo to jest informacja przetworzona. Natomiast istnieje coś takiego, to nazywam rankingiem ulic, bo dlaczego takie słowo jest bardziej odpowiednie? Oczywiście wiele ulic wymaga remontu, wymaga jakiegoś tam zmiany nawierzchni, ale trzeba brać pod uwagę wiele kryteriów oceny, bo jest tam między innymi takie jak znaczenie komunikacyjne, tak? Czyli czy ulica ma znaczenie duże komunikacyjne, tak? Panie burmistrzu, czy ma... Tak. Więc mógłby pan nas zapoznać z tym kryteriami i listą rankingową? Oczywiście, nie ma problemu. Na jakimś poświęceniu. Panie Piotrze, to jest... Czy pytanie, czy to jest... Czy to jest do oglądu, czy to nie jest do oglądu? Dobrze. Czy możemy się umówić? Tak. Tylko przy okazji mam taki wniosek, akurat świeży, aby w przyszłym roku ulica Działkowa była przyjęta przez trasę. Ale już jest przyjęta. Działkowa nie jest. Na Wilanowie wszystkie. Wilanów cały jest przyjęty. No... No wszystkie były uchwały, czy można tam. Jeżeli tak, jak pan głosował, może pan nie jest. Wydaje się, że Działkowa była zapomniana. Proszę państwa, ja nie mam taki szybki pomysł, żeby tematu nie odciągać. To ja spróbujmy tak. Może w lutym. Żeby pan również przedstawił ten wątek rankingu i kryteriów, a spróbujemy również na luty zaprosić przedstawicieli generalnej dyrekcji, żeby pogadać również o rządzie i komunikacji. Zgoda? A propos przejęcia ulic, to Wilanów w całości, to mówiliśmy już kilka razy. Wilanów w całości to jest do przejęcia. Pan Rada podpowiada, bo z powiatu przyszły nawet takie dokumenty do przejęcia ulic i mówi, że pamięta, że Działkowa była. Czyli na luty ulice i ranking oraz rondo 94. Komunikacja. Panie burmistrzu, mam jako przewodniczący komisji kierować zaproszenie do generalnej dyrekcji oddział Giżycko, czy pan burmistrz wie lepiej, jak to zrobić? Znaczy ja bym to potrzebował termin, tak? Komisja lutowa. Normalnie będzie sesja w środę, tradycyjnie. No, albo środa, albo czwartek. My natomiast będziemy mieli komisję 24 we wtorek. Sesja w lutym jest 24. Ale 24 to jest piątek. Tak, luty. A ja, przepraszam, to jest styczeń. 21 możemy mieć. A, 20 możemy mieć 21, tak. 21 lutego. 21, tak? Tak? No tak, wychodzi na to. Dobra, z generalnej dyrekcji. Temat oczywiście wiadomo. Organizacja ruchu w trakcie inwestycji przebudowy. Zastanawiam się tylko, czy będzie za szybko, a może nie. Zobaczymy, jak coś 19 się okaże po otwarciu. Po prostu. Ja tylko zacytuję, jeżeli mogę. Jakie ulice zostały przejęte? To jest tak, Batorego, Drzyma, Działkowa, Kopernika, Koszarowa, Krzywa, Kwiatowa, Łąkowa, 3 Maja, Mazurska, Nowogródzka, Okrzeń, Pełnowska, Praskowa, Pesztowa, Wolna, Rybańska, Sadowa, Sikorskiego, Wieńska, Wielanowska, Wodna, Zakol i Zakole. Także to są drogi przejęte w powiatu. Działkowa jest. Nie twoje Zakole. Więc proszę państwa, wstępnie Komisja Mienia Miejskiego, 21 luty, godzina 16. Jako pierwsi się wpisujemy w ten termin.
i proszę to sobie zakodować. Z dwoma tymi tematami oby oba się udało zrealizować. Jeżeli nie, to przynajmniej ten nasz własnymi siłami spróbujemy. Ja pozostałe te punkty przygotuję już w formie pisanej do Państwa akceptacji na najbliższym właśnie posiedzeniu komisji. Czy w sprawach różnych macie Państwo jakieś pytania, kwestie? Oczywiście, że po sprawach różnych ogłoszę przerwę. Do następnego. Proszę Państwa, skoro nie słyszę żadnych pytań, wolnych wniosków, w dniu mniejszym dziękuję Państwu za przybycie, obecność i zamykam posiedzenie.